Siema, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Po dosyć dłuższej przerwie wraca dla Was Pychu. Oczywiście i Kugard. Witamy Was serdecznie i teraz tak, na samym starcie chciałbym oczywiście powiedzieć, cóż to ten podcast, bo jest troszeczkę też nowych widzów, być może nie wiedzieliście wcześniej, cóż to za program. Jest to program, który puszczacie sobie w tle, przy graniu w jakąś grę, w słuchaniu, znaczy może nie słuchaniu muzyki, bo to troszeczkę by źle współgrało, ale przy ewentualnie przeglądaniu internetu wpuszczacie sobie tego podcasta, a my Wam nawijamy na temat mangi, anime, dosyć ciekawe tematy, które mam nadzieję poruszymy w tym odcinku. Także Kugardzie, o czym dzisiaj rozmawiamy? No, dzisiaj to pogadamy sobie o podejściu twórców anime do widza dzisiaj i dawniej oraz polskiej społeczności mangi i anime. Oczywiście dzisiaj i dawniej. Także będziemy rozmawiać o przyszłości przeszłości. Troszeczkę się pocofamy w czasie, a jako że mamy już troszeczkę doświadczenia, ja przynajmniej mam 10 lat doświadczenia, także będę miał co do powiedzenia, szczególnie co było dawniej, co jest dziś, bo jakiś tam mały, prawda, podgląd mam. No kilka latek też, może mam na karku, a to co tam bawię się za nim mangą anime, to też chwileczkę już jest, coś też powiem. Dobra, także zaczynamy od tematu, może nie tyle co brzmiącym co cyski dawniej i dziś, choć to oczywiście też... Ale to w głównej mierze tak naprawdę. To w głównej mierze, tak. No bo właśnie zaczynając, może cofnijmy się w tym czasie, ja cofnę się w czasie, kiedy to 10 lat temu, kiedy jeszcze byłem w gimnazjum, zaczynałem w ogóle przygodę z mangą i anime i wtedy zacząłem tak naprawdę od bardzo poważnego tematu. Zacząłem od anime Green Green, które było wtedy bardzo hardkorowym ecchi. I mimo, że było to niby bardzo hardkorowe ecchi, które miało bardzo dużo żartów seksistowskich, takich typowo, bo tam niekiedy w jednym odcinku na przykład miś gwałcił jednego z głównych bohaterów, to były te takie żarty bardziej właśnie... Na poziomie. Taką szczyptą na poziomie, gdzie nie pokazywano aż tyle nagości. No bo już teraz pewnie domyślacie się, że ta nagość będzie dzisiaj bardzo długim tematem, jeżeli chodzi o przedstawienie serii niekiedy u twórców dziś, a dawniej. Także zaczynając od tego Green Green, myślę, że to jest taki dobry początek, bo anime jest chyba z 2003 roku, z tego co pamiętam, a więc ma na karku już 11 lat ta seria. To mimo, iż było to hardkorowe wtedy, czy naprawdę wszyscy to oglądali, to anime co się jarali, tak jak ja. Wtedy byłem w gimnazjum, co prawda, ale mimo to była to seria, która bardzo mało tej nagości pokazywała. Praktycznie nigdy tych dekoldów, majteczek aż tak bardzo nie było widać. Być może było, ale oczywiście nie przez cały odcinek, albo przez 3/4 odcinka. To też trochę przesadzamy, bo są serie, które nie traktują aż tak bardzo dużo o tym, ale większość serii już do tego dąży, że nawet te poważniejsze serie potrafią nas przykuć właśnie przede wszystkim kobiecym ciałem, prawda? Tym, co tam ukrywa. No i właśnie to jest ten problem dzisiejszy, albo może nawet nie problem dzisiejszy, co główny temat, jak moim zdaniem. Bo dawniej jednak anime potrafił przykuć fabułą, no jednak była ta fabuła, działo się wszystko, tej nagości nie było nic, nawet żeby dekolt jakiś zobaczyć, to o Boże, co tam się dzieje, o nie, widzę cycki. A teraz? Ludzie, co tu się dzieje? To znaczy tak, bywały serie, pamiętam już jak ta seria się nazywa, ale bywała też taka seria, która była typowo dla fanów majtek. To była seria akcji, gdzie głównymi bohaterkami były kobiety, które biegały cały czas w spódniczkach bardzo krótkich. I te majtki były widać co chwilę. No dobra, to była jedna seria, która była dedykowana takim napaleńcom. Później tych serii już nie było. Jest coś takiego na przykład jak Queen's Blade. Na pewno kojarzysz Queen's Blade. Nie wiem, kto ma lat na chwilę obecną. Ale to jest takie mocne, hardkorowe, można to właśnie w tym desej nazwać, takie ecchi, że one po prostu laski biegają cały czas z gołym torsem, no i oczywiście widać ich majteczki i bardzo krótkie, skąpe ubrania. To znaczy Queen's Blade to jest bardzo dobry przykład chyba tego czasu, tego roku właśnie, od którego to się zaczęło, bo nie wiem, czy ten Queen's Blade nie był czasem jednym z pierwszych takich właśnie prekursorów, żeby no tak, później myśleli już troszeczkę bardziej w ten sposób, no bo sorry, ale oprócz Elfenlida wcześniej nie było anime, które tak po prostu na chama pokazywało cycki. No w Elfenlidzie było to troszeczkę fabularnie jakoś tam przedstawione, że ta, no nie chcę trochę spoilować też, prawda? Ale to nie spoilujesz, to jest początek hopy, to jest pierwszy odcinek, co za spoil. Ale chodzi o sam fakt, że w Elfenlight to było, wszystko było właśnie nakierowane, wiesz, fabularnie, to wszystko miało sens. To nie było tak, wiesz, wsadzone, o pokażmy teraz cycki, które polatają na ekranie, się ludzie pościnią, a inni pośmieją, tak? Tylko właśnie to było bardzo ładnie, naturalnie pokazane, fabularnie. Ogólnie to było w sumie nie będę taki troszeczkę starszy widzów, więc automatycznie nie ma się co dziwić, że te dziecki były. Bo nawet dzisiejszy, nie wiem, High School DxD, bo to nie wiadomo dla jakiego to jest odbiorcy. No bo dla kogo to jest?
jest to dla dzieciaka 13-letniego, który, o Boże, cycki, o tak, cycuszki. Albo dla, nie wiem, starszego, 25-letniego, który reaguje w identyczny sposób. No, tylko że na przykład taki 23-letni jak ja, widz High School DxD nie był w ogóle poruszony, dlatego że no okej, cycki fajnie, supermoce i jeszcze spoko, no ale jak już te małe dziewczynki jeszcze występują w tych anime i oni tak na siłę wklepują te małe postacie, to już troszeczkę boli. Nie, no wiesz co, ja jestem fanem shounenu, po prostu we mnie tkwi cały czas dziecko, które po prostu potrzebuje, żeby tam się napierdalali na tym ekranie, wiesz, no ten. I jakoś te cycki nijak mnie nie przyciągają, a nawet jeśli tam splątany jakiś shounen, niby dobry shounen, no to nie ma opcji. No po prostu, no, jak mam ochotę pokonać cycki, to sobie włączę takiego zwykłego, najnormalszego hentajca. Jeśli mam już pokonać rzeczywiście cycki animowane. No właśnie. No to też prawda, to jest dokładnie prawda, no ale wracając do tego Queen's Blade. Mnie się wydaje, że to jest właśnie ta seria, która to wszystko zapoczątkowała. Później był ten High School DxD, później był jeszcze jakiegoś Saikwony, Nochfazer i coś tam. Daj spokój, dobra. Inne tego typu serie i tego jest coraz więcej, naprawdę. I nie wiem, jedna seria powstała i nagle pękło coś, pękło i twórcy też się na to otworzyli, prawda, i zaczęli te cytki serwować coraz częściej. I teraz tak, jeszcze jedna sprawa, bo wróćmy troszeczkę jeszcze do tych dawniejszych czasów, może nie 2003, bo tego roku aż tak bardzo dobrze nie pamiętam, ale kiedy byłem już w liceum, kiedy wychodziły takie serie jak Fate Stay Night, to były takie złote okresy, gdzie Code Geass wychodził, Death Note, prawda? To był ten moment, kiedy wychodził nowy sezon anime, prawda, powiedzmy lato, jesień, zima i wiosna, to jednego sezonu nie wychodziło 40 serii jak dzisiaj, tylko wychodziło może 20, z czego fajnych takich serii, gdzie przykułoby uwagę widza, było może 10 serii. Teraz mamy tych serii, no przynajmniej 40 wychodzi, bo wiem, bo co kwartał robię ten przegląd. Co kwartał wiem, że wychodzi 40, z czego ja wybieram i tak tylko 12 albo do 14 maksymalnie tych serii, które myślę, że będą ciekawe. A często okazuje się, że te, o których nie opisałem, też były ciekawe, także jest tego bardzo dużo po prostu. A no dawniej tego tyle nie było. I dawniej wychodziła, powiedzmy, w jednym sezonie jedna, dwie serie ecchi takie, no a reszta była taka poważniejsza. Teraz 3/4 serii to są ecchi. Ale no stary, na chwilę obecną to mamy, tego się nie nawet za bardzo podzielić, bo są ecchi, są shounen z ecchi, są sportówki z ecchi, wszystko z ecchi. Nie wiem, czy teraz z tych nowych tytułów znajdzie się coś, gdzie by po prostu nie było, tak po prostu nie było napisane ecchi. No po prostu ciężko jest chyba to znaleźć. Ale w ogóle teraz przejdźmy do jeszcze innej moim zdaniem kwestii, że do anime dawniej a dzisiaj, bo to oczywiście cały czas zostanę przy cyckach, nie, spokojnie, niech ludzie nie uciekają, niech słuchają dalej. Chodzi mi na przykład o fakt, ostatnio zacząłem oglądać z tego nowego sezonu Black Bullet. Jarałem się na początku tym całym podejściem do tego tematu, podobało mi się, no bo jednak duże robale, genetyka, może być fajnie. Po 3 odcinkach doszedłem do wniosku, że tego dalej nie obejrzę, ale przykuło jedna rzecz przykuła moją uwagę bardzo mocno. To fakt, że nie wiem, to może spoiluję komuś, mam nadzieję, że teraz nikt się teraz nie obrazi. To drugi odcinek spoiluje niezbyt duży. Jest w pewnym momencie w odcinku taka duża konferencja. Kolesi służbiaków, którzy właśnie mają bronić przed tym całym genetycznym bajzlem z robalami. No i jest stół z obradami, jest w cholerę starszych kolesi, widać, że to są jacyś ważni ludzie, którzy przewodzą jakąś armią czy coś tam i przychodzi szefowa naszego głównego bohatera, która jest dziewczynką, ale no nie wiem, dajmy jej na oko 18 lat. Oczywiście z wielkim biustem, z krótką spódniczką, czyli oczywiście wchodzi w stroju, nie wiem, ze szkoły przybiegła chyba. No i pokażcie mi ten typ, albo może sens, czemu w dawnych anime to wszystko było normalne, a teraz w anime musi być coś takiego, może nie seksownego, co takiego, że takiego dziwnego, bo jednak wszystko jest normalne, mogłoby to być zwykłym tematem. A tutaj przychodzi kobieta, która jest, może kobieta, nawet nie mogę nazwać jej kobietą, zwykłą dziewczynką. Trochę się tak martwiłem po pierwsze, a po drugie jest fakt, że czemu takie dziwne się rzeczy dzieją, no, albo nasz główny bohater, który jest dzieciakiem. Czemu? Właśnie, to jest... Czemu? Równo się spotkałeś. Nie rozumiem tego.
Nie wiem, chyba nie wiem. Wiesz co, ja tak sobie teraz myślę, że my tutaj generalnie mieliśmy mówić o tyskach, ale ja stwierdzam, że podejście do widza jest zupełnie inne, też dlatego, że może zmienił się wiek widza, taki średni wiek widza. Dawniej anime oglądali, mi się wydaje, jest jednak starsi ludzie. Było tych serii bardzo dużo poważniejszych. W dzisiejszych czasach, kiedy oglądamy te anime, ja jestem wręcz przekonany, że praktycznie w 3/4 seriach, kiedy mamy niby poważny temat, historię fajną, to musi wkraść się jakaś mała dziewczynka, musi wkraść się jakaś loli, musi wkraść się jakieś słodkość, coś tam. Znaczy wiesz, zerki, że ci teraz przerwę, ale to właśnie ja może nie tak nie doszedłem, co nie byłem w stanie dojść do tego momentu kulminacyjnego, że w tym wszystkim ona szefową była mała, może mała dziewczynka, no była dorosła. Nie, to już nie chodzi mi o licealistki, bo licealistki. Ale właśnie, o co mi chodzi, nie, to była licealistka, co nie? Ale partnerką głównego bohatera była mała dziewczynka, która chodziła do przedszkola. Nawet nie chciałem nawet tego poruszać, bo dla mnie to sam fakt tej obrady, gdzie są sami mężczyźni, no to trochę szowinistyczne, ale są sami, wiesz, starsi kolesie, bardzo ważni, zamożni, którzy tam mają taką i taką drużynę antyspecjalną przeciwko temu i temu, i przychodzi dziewczynka. No kupa, sorry, ale tego nie ogarniam. Wiesz, to generalnie fabuła nie jest to przedstawione, ale ja też jestem zdania takiego, że jak seria ma być poważna, tych powagą pozostanie, bo kiedy oglądałem trailer Black Bullet przed wyjściem i początek mnie wręcz naprawdę zaciekawił, ponieważ był to post-apo, takie typowe, które lubię. Mało tego, było tam dużo też z Shingeki no Kyojin, no bo mamy miasto, które się broni przed opalami, mamy mury tak naprawdę. Stary, przerwę ci teraz, muszę ci przerwać, po prostu muszę ci przerwać. Nie wiem, czy oglądałeś pewnie Black Bullet, prawda? Zauważyłeś, że opening jest po prostu tak zerżnięty na hamulce z Shingeki no Kyojin, że aż boli. Tak, szczególnie właśnie te takie folklorystyczne podśpiewki jakieś tam fakty. Tak, czy to dokładnie. Kobiety, sorry, dobra, wracaj. Tak, jest dużo po prostu... Tak, też to zauważyłem. Jest dużo ogólnie takich smaczków w Black Bullet, no ale sorry, kiedy ja oglądam 10 sekund jest fajnie, a w 11 sekundzie wyskakuje mi przedszkolanka, to już się ten fakt fajnie nie robi. To nawet... Przedszkolanka to jest pani, która zajmuje się dziećmi. Ja, no dobra, pomyliłem fakty. W każdym razie dziecko, które chodzi do przedszkola, no to już troszeczkę czar prysu, prawda? I ten cały klimat troszeczkę upadł. Także teraz powiedz mi też, sam zastanów się, oprócz takich serii jak Shingeki no Kyojin właśnie na przykład, czy jakieś tam jedna, dwie serie jeszcze w roku inne, czy zdarzyła się seria, gdzie przez całe 26-12 odcinków nie pojawiła się jakaś mała dziewczynka przez odcinek 2? Muszą się pojawić. No właśnie, to jest ten problem, jakiś... że chyba na chwilę obecną nie wychodzą seineny. Po prostu nie ma ich. Dokładnie. Wszędzie musi być w jakiś sposób wplecione dzieci. Nawet przytoczę, może teraz może nie przytoczę, co... Użyję takiego jednego tytułu, który przez wiele osób jest uważany za jeden z najbardziej zajebistych dark fantasy, brutalnych i w ogóle. Czyli chodzi mi o Berserka. Tam przez... Nie chodzi mi teraz o anime, chodzi mi o mangę. Tam przez wiele długo, bardzo długo, jest nasz Gaz. Jest kozakiem, jest po prostu wymiataczem. I w pewnym momencie pojawiają się dzieci. Nie wiem, nawet widać tą zmianę, bo to wiesz, przez kilka lat ta manga była rysowana. Nawet widać, że tutaj nawet tą zmianę widać w takich potężnych, ciężkich klimatach mangowych, jak właśnie Berserk. Tak, nawet tylko... tam wplatają właśnie takie dzieciaczki. Tak się teraz zastanawiam, może nie czytałem tego i nie byłem nawet na tym etapie, ale słuchaj, na przykład Guts faktycznie wymiatasz. Miał ciężkie dzieciństwo, ciężkie przeżycia i ogólnie był bohaterem, no takim twardzielem. I tam jeszcze wplecenie dziecka, to jest bardzo fajne fabularnie rozwiązanie, bo przed chwilę chociaż bohater też może odżyć, zmiękczyć się troszkę, prawda, i to już troszeczkę lepiej wygląda. To dziecko ma jakieś znaczenie w tej fabule, prawda, i to rozumiem, bo są serie naprawdę świetne, gdzie starszy człowiek opiekuje się dzieckiem, jak na przykład Usagi Drop. To jest świetne podejście. Dobre. No. I było kilka też innych filmów, na przykład pełnometrażowych, jak na przykład film o matce, która wychowywała dwójkę dzieci lisi, prawda? To był fantastyczny film. I to jest super, jeżeli chodzi o takie przedstawienie, gdzie dziecko faktycznie ma znaczenie w fabule. Znaczy, no właśnie, ale tutaj chodzi o to, że na przykład ta dziewczynka z Black Bullet, kurde, wracamy czy do tego Black Bullet? To ona potem napierdala, wiesz, no, kopie, rozpierdziela na drobne jakieś wilgachne robale. No właśnie, i do tego dążę, że są tematy, są anime, w których te dzieci są po prostu zbędne. To jest naprawdę, w wielu seriach musi być jeden odcinek, którym odchodzi od fabuły głównej i pojawia się dziewczynka, która tam coś zaczyna mącić w fabule głównego bohatera, przerywa jego harem, prawda, czy coś takiego. Bez sensu. Ale niech się pojawia na jeden odcinek, na dwa odcinki, niech się będzie, ale nie róbmy z tego głównego bohatera.
No, też w sumie prawda. Bywają serie, jest nie tylko chyba z tego Suzaki Drop, pamiętam, że jeszcze była inna seria, zapomniałem jak się nazywa, też o wychowywaniu małej dziewczynki. Okej, jeżeli jest fabuła o wychowywaniu małej dziewczynki, to taka jest fabuła i taki musi... O, Kurenai, tak się nazywa to anime. Też polecam. Więc jeżeli już oglądałeś Suzaki Drop, to Kurenai też ci polecam, bo to też jest seria typowa o wychowywaniu właśnie małej dziewczynki. Okej. No, także... Tak jest, tak jak mówię. No fabularnie, prawda, jeżeli jest o wychowaniu dziewczynki, jeżeli ta dziewczynka ma być, prawda, jakimś tam zmiękczeniem, fabule fajnym takim, czy ewentualnie ma poruszyć widza, to tak, ale nie jeżeli one są jakimiś pobocznymi albo głównymi właśnie bohaterkami, które zbyt dużo na przykład nie zmieniłyby, a w klimacie wręcz Black Bullet, no popsuły klimat Black Bullet. Znaczy wiesz, od razu klimat był zjechany, no jeżeli... Ta dziewczynka jest główną bohaterką, może ona nie jest główną bohaterką, jest partnerką głównego bohatera i ona na Iwania jest inna dziewczynka, znaczy ogólnie tam same dziewczynki są tak naprawdę, to anime jest o dziewczynkach, tak powiedzmy sobie szczerze. Bo tam w sumie ja rozumiem, że głównym tłem fabularnym są te dzieci, które mają tam moc i mogą naiwaniać te super wilgachne insekty, ale czemu to są tylko i wyłącznie dziewczynki, tam nie ma chłopców? Sorki, może podchodzę do tego troszeczkę, nie wiem, szowinistycznie, ale gdzie są chłopcy? Halo? No, to też prawda. Zauważ, że w większości anime to są te dziewczynki, muszą być chłopczyków, to jest małe, jak są to tylko epizodycznie, albo są właśnie w pilnach, bo mają to małe przesłanie. Albo są chłopcami przebierającymi się za dziewczynki. O, to też. Także obok cycków, to właśnie temat loli jest też bardzo przyciągany ostatnio przez twórców. I twórcy zauważyli, łyknęli haczyk, że to się opłaca, ludzi dużo się na to... Jezus Maria, dobra, może się opłaca. Sorry, w Japonii się opłaca, ale najwyraźniej, że tworzą. Ale to tak boli, Jezusie. To oni tak, tworzą pod Japonię, nie pod nas. Coś w 4 litery i to tak... Ja mówię, oni tworzą bardziej pod Japońców, a nie pod nas. Oni wiedzą, że Europa, Ameryka to wszystko też łyknie i będzie oglądała, ale oni robią to przede wszystkim dla swoich widzów, a swoi widzowie są po prostu... Wiesz, my to łykamy z przymusu. Z tego okazuje się, co będzie tematem późniejszym, że ta społeczność tak się pozmieniała, że to oni nawet nie łykają, tylko oni tego chcą. To jest ten problem. Ale to będzie za chwilę. To jeszcze porozmawiajmy o tych starych anime. Bo... No. Właśnie, bo teraz tak, jeszcze jak było dawniej, a dziś pod względem statystyki też w Japonii, jeżeli chodzi o, no głupi temat, ale o seks, no bo tak, to ma troszeczkę odwzorowania, patrząc pod statystycznie, teraz znajdę sobie tą statystykę, chodzi o to, jak zmieniło się właśnie nastawienie też twórców ze względu na statystyki, jakie są w kraju i tak na przykład przeczytałem sobie niedawno, że aż 40 prawie procent, nie z którego roku jest ta statystyka, ale aż 40% kobiet nie myśli o seksie, a 25% mężczyzn. Być może twórcy chcą po prostu pobudzić te kobiety, tych mężczyzn, żeby to wszystko się nasiliło, żeby tych dzieci się rozmnażało więcej. I może dlatego tych hentai teraz wychodzi 10 miesięcznie, a nie 1, jak dawniej. Być może też pobudzają właśnie w seriach anime, może to ma jakieś, prawda, nie wiem, jakieś lekarstwo to ma być, prawda, na to, że tak mało w Japonii, no bo patrz, mimo że Japonia jest tym krajem zboczonym, tak mówimy o tym zboczeniu, to jednak patrząc po anime, jest bardzo dużo serii, gdzie głównymi bohaterami są bardzo śmiali ludzie, nie? I to tak, w większości serii jest to tak przedstawiane i tak faktycznie ponoć w Japonii jest. Są tacy nieśmiali, zajmują się... Oni są zbyt kulturalni, wiesz, to jest kraj zbyt kulturalny i oni przez tą kulturalność stracą pewność siebie aż tak bardzo. Dlatego właśnie uważam, że Usagi Drop nie jest tylko dobre z racji tego, że on tam jest ta dziewczynka, opiekowanie się, to wszystko, ale też jest pokazanie tego właśnie, jak ludzie podchodzą dobrze do pracy. Bo jest ten nasz główny bohater, który naiwania, napierdziela w tej pracy dzień, no cały czas naiwania w tej pracy. I po prostu tak wygląda mentalność Japońca, który... z Japońca, Japończyka, już tak brzydko trochę powiedziałem, który idzie i po prostu pracuje, no to pracuje, on nie ma czasu na myślenie o seksie, no sorry, no naiwania na tym komputerze, jakieś nowe programy, coś, tworzy nowego PS5 czy coś w stylu, no nie ma czasu. Powiedzmy sobie szczerze, no to jest jeszcze inna jest właśnie rozmowa, no więc właśnie tak jak mówisz, oni też są bardzo kulturni, czyli są bardzo mili, przyjaźni, może to nie, ale są nieśmiali. No są nieśmiali. To może też być jakiś temat, że ci twórcy stwierdzili, że trzeba tych Japończyków zmienić. No dobra, to ja rozumiem. Niech są te cycki, niech te cycki zostaną, mi to nawet nie przeszkadza. Może to mi jakoś super nie podoba, ale nie przeszkadza mi to. Ale małe dziewczynki... I teraz zauważ jedną ciekawą rzecz.
pokazują tyle małych dziewczynek, pokazują tyle cycków, a ci Japończycy dalej są normalni, nie są spedaleni, prawda, nie ma gwałcicieli, jest mało bardzo, mało odsetek, praktycznie zerowy odsetek. Oni nie mają czas na gwałty. To też może dlatego, to prawda. Przy nowym nie. Ciekawy kraj, naprawdę. Dziwny, no nie ma co ukrywać. Dziwny i ciekawy jednocześnie, prawda? Ale nawet, że w Japonii jest coś takiego, że tam dostajesz, z przymusu dostajesz to, żebyś sobie poszedł odpocząć. Wiem. Są sobie przymusy są w firmach, tak, że tak, są spotkania po pracy. To potem koleś nie wiedzą, co mają robić ze sobą, czy Japończycy nie wiedzą, co mają ze sobą robić. Jak powiedzmy, mają dzień wolnego, cały dzień wolnego, co ja mam z tym zrobić? No właśnie, to jest takie z jednej strony, ale w ogóle na to wychodzi, że komu są robione te anime? Że Japończycy nie mają czasu na to, żeby je oglądać. No oczywiście. Targetem jest właśnie Europa. Nie. Wiesz co, no licealiści, no to trochę czasu jeszcze tego mają, prawda? Mimo że wiem, że w Japonii bardzo długo się uczy. No to też jest tam nauka, to tam nawet. Oni tam jeszcze te kółka swoje muszą mieć, prawda, zainteresowania i tak dalej, także oni też wracają późno do domu, ale no to jest jeszcze chyba ta garstka ludzi, którzy mają czas, no i to jest właśnie garstka gimnazjum, liceum, taki przedział wiekowy, także no nie ma co ukrywać, ale dziś a dawniej to jest troszeczkę różnica, jeżeli chodzi o tematykę, i dawniej było dużo poważniejszych serii, w których seriach ale w ogóle na przykład nie było bohaterami, nie był żaden licealista, prawda? A w dzisiejszych seriach, w 90% serii, głównym bohaterem jest gimnazjalista bądź licealista. Ale stary, zobacz sprawę taką, że w ogóle policz teraz, ile powiedzmy w tym sezonie, albo ile w ostatnim roku było seinenów. Bardzo mało. Nawet nie wiem, czy cokolwiek było takiego, naprawdę chciałbym, co mógłbym uważać za takiego seinena, czyli dorośli bohaterowie, dorosłe tematy, dorosłe wszystko, takie po prostu, wiesz. Nie wiem, ciężko. Jak dla mnie na przykład, nie wiem, takim tematem albo takim animem może być, powiedzmy, nie wiem, Ptum, poniekąd. Nie był oczywiście jakimś seinenem takim z krwi i kości, czyli wiesz, wszystko było ciężko klimatycznie i wszystko, ale typowym takim seinenem jest Jojo Bizarre, to jest akurat anime, dobra, nie mamy pojęcia, że gdzieś tam ktokolwiek jest. Od poziomu jest poiwanione troszeczkę. Przecież kości są tak naładowani testosteronem, no że i oni po prostu wybuchają. Jak dla mnie, z tego to wychodzi. Ale to jest wszystko wzięte z gry, w której grze też było mega testosterony, prawda? Także wiesz. Ale to jeszcze jest inna rozmowa jak dla mnie. No, ale takiego seinena, czy nie wiem, typu. Iść to prawda, taki monster. Prawda? Albo nawet taki głupi Death Note. Ergo Proxy, Death Note, tak. Czy Code Geass nawet, chociaż Code Geass może i tam byli zejść, bo oni w szkole mieli tam dużo akcji. Ale tego nie, na to nie zwracaliśmy uwagę. O, dobra, Luluś był tam w liceum, czasami się zdarzyło, że tam coś było w tym liceum pokazane, jak ten odcinek. Ale to kurde, to był tylko namiastka. A w tych większości serach teraz ta szkoła to jest. W ogóle szkoła teraz jak jest przedstawiana jako jakieś wielkie królestwo. Oglądając teraz to anime Mahouka, nie wiem czy kojarzysz, to teraz wychodzi. Bardzo długa nazwa jest pełna, jest w skrócie. Ja to oglądam, to jest fajne całkiem, ale kuźwa, tam przedstawisz szkołę jako jakieś królestwo, jakaś, nie wiem, Hogwarts i bez kitu. Tam się po prostu wszystko wokół szkoły dzieje, tam samorząd szkoły to jest jak gang po prostu, który wszystkimi steruje, no masakra, tam jest tak to wszystko przedstawione, że mówię, Jezus, no szkoła, kto by pomyślał, że kiedykolwiek kiedy byłem w liceum, żebym pomyślał, że moja szkoła jest jakaś mocarna, że ona zmienia moje życie, wszystko, że tam się wszystko dzieje, przesada trochę. No, nie, no poniekąd tak niby jest, prawda, ale to nie jest ten temat, troszeczkę wychodzisz poza tym. Znaczy nawet, a nie, w sumie masz trochę racji jednak. Nie, no jest szkoła, to przedstawienie świata. Szkoła właśnie nawet nie z tego, że są cycki, są małe dziewczynki, to szkoła. Dawniej tych szkół było mało. Dziwnie brzmi, szkół było mało. Na przykład zobacz, w Death Note szkoła była tam na początku, w pierwszym odcinku, już na pierwszych kilku odcinkach, ona była taka po prostu. Wspomniano mi i tyle. Tak samo w Code Geassie, kiedy może jeden odcinek epizodyczny był, że tam w szkole siedział, bo kota szukali, no, dobra, ale ogólnie te szkoły praktycznie to było tylko tam tło fabularne, czasami w szkole coś musiało się taki zapychać chwilą. No, albo nie, starszych anime, wtedy Yu Yu Hakusho, które teraz oglądam i się trochę nawet zachwycam, to tam, to był główna postać, była dzieciakiem, nie wiem, 13-14 lat, gimnazjum, prawda? Ale on jest w taki sposób narysowany, tylko nie chodzi mi o narysowanie jako animacja, tylko narysowanie jako charakter, że nijak nie przedstawiamy sobie go jako dzieciaka.
jest po prostu koleś, który napierdala się z innymi kolesiami, to wszystko ma sens. Tam jest szkoła, ale szkoła jest tylko po to, że on tam sobie chodzi. Był tam kilka razy, ogólnie sobie tej szkoły nawet nie lubi, bo jest chuliganem i napierdala wszystkich, kogo może. Ale ta szkoła no, była sobie, czy tam jest, czy nie ma, ale to ona jest wspominana. Ona nie jest głównym celem, tak jak teraz. Teraz to po prostu wszystko, no nie wiem, Angel Beats, tam tylko szkoła tak naprawdę. Szkoła. Dzieci szkoła. Ja, Danganronpa, szkoła. Całe anime w szkole, całe ludzkie. No po prostu to jest troszeczkę chore, nawet. Ale spójrzmy na takie tytuły jak, nie wiem, Bleach. Tam też jest szkoła, ale ona jest tak. Nawet nie jest epizodycznie. Tam, na początku odcinka powiedzmy wchodzą do klasy, to tam taka szmatka i puh, nie ma tyle szkoły. A, spoko, może być. Już nawet fantazy powoli próbują tą szkołę wcisnąć, jak ostatnio wyszło anime Outbreak Company. Tak, fajny tak, temat, tak. Wszystko fajne, ale szkoła w świecie fantazy. Oni przyjeśli w szkołę z czasów teraźniejszych do świata fantazy, no serio. Przesada. Ja rozumiem, że szkolenie się w kontekście, nie wiem, nabieranie nowych umiejętności, ale to mamy przez całe życie, nie musimy tego wcielać do budynku nauczycieli i tego wszystkiego, nie czaję. Tak, szczególnie w klimatach fantazy, kiedy były inne realia, inaczej to wszystko było. No już niedługo normalnie będziemy oglądać fantazy, gdzie szkolą się, no naprawdę, w szkołach. No. Ach, chociaż Zero no Tsukai ma taka jest, ale to jest akurat troszeczkę inny uniwersum, bo... No to jest inny temat, ale to jest fajnie przedstawione, nie? No bo to jest takie typowo pod Harry'ego Pottera, prawda? I nie ma tak ani anime, prawda? Można, i można zrobić coś, co po prostu nie jest chamskim czymś, no bo jednakowoż w tych dzisiejszych anime, to tak naprawdę szkoła nie jest głównym tematem, ale o dziwo jest w taki sposób pokazywana, że wychodzi, że jest głównym tematem. Dobra, mamy szkołę, mamy cycki, mamy loli, czyli małe dziewczynki. I jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć, też, który dawniej nie był aż tak bardzo, albo prawie w ogóle nie był przedstawiony, a dzisiaj jest coraz częściej. Może nie jest to w każdej serii, ale zauważcie, i ty również zauważ, że w tych seriach teraz bardzo często jest to jest miłość pomiędzy bratem a siostrą. Serio? Serio. A, ty! Albo nieodwzajemniona miłość, albo odwzajemniona miłość, ale najczęściej nieodwzajemniona miłość. Ale nie, nawet nie chodzi o to, że brata, jakoś w rodzinie zostaje wszystko. Tak, jest coś teraz tego Kasi Rotwa. Kuzynka, może babcia z matką, czy coś tam, to nie, ale jakiś kuzyn, jakiś tam coś tam, jakiś starszy kuzyn, młodszy kuzyn, no niby coś jest takiego, ale jakoś... No... Proste przykłady z 2 lat ostatnich, no chociażby Sword Art Online, szczególnie druga część, no to już tak, co wszyscy znają praktycznie tę serię. O to mi właśnie chodziło z kuzynem, bo to chyba oni nie byli chyba jakoś rodzina jako rodzina. No tak, no, ale... Nie, chyba byli. Nie, to kuzynostwo było. Nie pamiętam. Dobra, ale chociażby teraz z tego sezonu Mahouka właśnie, seria, gdzie, no co prawda... A, czyli o to ci chodziło, to już wiem, o które chodzi, no. A, tak, to też o to, ale też są typowe serie kazirodcze i bardzo dużo. Na przykład w jednym sezonie wychodzi teraz przynajmniej jedna seria, gdzie mamy miłość pomiędzy bratem a siostrą, albo w jedną stronę, albo dwustronna, prawda? I, no dobra, jak jest anime główne w głównej mierze o tym, prawda, no to tak, ale jeżeli dodają później to do niektórych serii... Ale wiesz, to serii, można to zrobić w taki sposób, żeby był uważany za temat przewodni jako coś złego. Ale to tworzył w taki sposób, że miłość między bratem i siostrą, spoko, wszystko możemy, możemy załatwić. Także to jest kolejny temat, który jest coraz częściej klepany, prawda? A dawniej tego nie było. Także też to się zmieniło. No i mamy jeszcze jakieś czynniki. No ja bym mógł jeszcze mówić o Yuri Aoi, ale nie chcę o tym mówić. Nie, no Yuri jest fajny. Spokój, Yuri. Yuri jest fajny. Interesuje się tym ogólnie, czekaj, jak to się nazywa? Akuma no Riddle? Tak to się nazywa? Tak. To jest po prostu... Yuri. Widziałem po trailerach, już byłem pewny, że to będzie Yuri. Nie no, to było dawniej w sumie. Było. I teraz też jest chyba w takim samym stopniu, a może troszeczkę bardziej hardkorowi w niektórych seriach, bo są serie, których wszyscy mówią, ale nie chcę tutaj wspominać o tych seriach. Są takie, nie wiem, chyba specjalnie nagrane po to, żeby były w przyszłości tylko krytykowane. Ale może już o tym nie rozmawiajmy, to będzie jakiś może inny temat kiedyś, ale ja raczej nic nie będę miał na ten temat dopowiedzieć, będę po prostu zwykły, soczysta miłość ale między kobietą. Jak to się tak powiem, jeśli chodzi o ten sezon, ten sezon strasznie feministyczny. Zauważyłeś, że prawie w każdym, może nie w każdym, no w kilku
w kilku tytułach jest tak, że tam się po prostu tylko i wyłącznie laski. No właśnie ten Akuma no Riddle, ten Sword and Blade, czy Sword and Blade, dobrze mówię? Jak to było? Tak, Sword and Blade. Blade and Soul. A bo właśnie, Blade and Soul. Widziałem, że coś mi nie pasuje ten Sword and Blade. Blade and Soul. No po prostu tylko laski. No właśnie, jak Blade and Soul był jakiś facet, to zginął. Od razu. Dobra, może za chwilę będzie jakimś ważnym. Zginął. Aha, spoko. To nie. Ale ta laska co gatunek chyba, to jest tak od Queen's Blade się zaczęło. Ale ta laska co ona tak nic nie znaczy? Ona zaraz będzie chciała zrobić zemstę. No i tak ogólnie w całokształcie troszeczkę jest takie feministyczne. Tam przynajmniej Blade and Soul. A Commander Lee też, bo tam w sumie też tylko laski. Jest tam jakiś facet, ale ona chyba nic nie znaczy w ogóle. Dobra, ale są to serie, które od początku były, już po trailerach widać było, że to będzie seria typowo taka. No, dobra, ale tam Blade and Soul były cycki. Tak, może byśmy zostali przy cyckach, ale nie robili z tych facetów jakiegoś, nie wiem, mięsa armatniego. Ten jeden koleś, on miał przyszłość, ja widziałem w jego oczach. On chce stworzyć nowy świat, a my zabili go od razu. Ej, nie, w sumie to jest dobre, bo zauważ na przykład faktycznie, kiedy są te feministki, prawda, jest seria, gdzie kobiety są, a faceci są albo grube świnie, albo giną za chwilę. Ale zauważ na przykład anime, nie wiem czy kojarzysz anime Sengoku Basara. To jest tytuł świetny. Czekaj, muszę zobaczyć, czekaj. Dobra, to sobie zobacz, a ja w tym czasie powiem, o co chodzi. Chodzi o to, że tam też widać było na początku, że to jest w głównej mierze anime o facetach, ale były też kobiety. I te kobiety znaczyły bardzo dużo, bo była jedna kobieta ninja, która bardzo do całej fabuły dużo wprowadzała. Tam potraktowali kobiety normalnie, prawda? Że dali im też pole do popisu, tym kobietom. Może i były dwie, trzy te kobiety takie, które były bardziej takie reprezentatywne w całej serii, a reszta to było tło, ale były. A faktycznie oglądając takie serie jak Queen's Blade, Blade and Soul, czy właśnie mówiłeś te Akuma no Riddle, czy inne, tam faktycznie z tych facetów to tak... Tak właśnie. Dokładnie tak zafiają. No Sengoku Basara nie kojarzę. Dużo takich serii jest w sumie, powiem ci szczerze, a teraz ciężko mi przypomnieć, ale bardzo często są właśnie serie, gdzie główny bohater, teraz dużo takich serii też. O, to też jest mocne. Główny bohater się przenosi właśnie do świata alternatywnego, gdzie są same kobiety i nic, tylko on. On jest tylko tym facetem, a reszta są kobiety. Tak. No też jest teraz częste. To przenoszenie się do innego świata się też przyjęło. 40 odcinków on teraz będzie się, nie wiem, podrywał je. O, tak, 40 odcinków będzie je podrywał, dokładnie. Co z tego, że jest nieśmiały i nie może zagrać laski? Będzie podrywał. Na 100%. A z tego chyba zaraz kojarzę. Całkiem fajne anime, to mi się nawet podobało. Walki były fajne, takie było pitoki, rozpierducha. Fajnie było to zrobione, takie przyjemnie. Ale ogólnie jakoś drugiej serii już nie ruszyłem. Nie byłem w stanie. Dobra. Także jeszcze zostajemy przy tym temacie, ale cofnijmy się w czasie i porównajmy sobie serię dawniej i dziś. Może to będzie też fajne. Mam kilka takich serii, które chciałbym na przykład porównać z tymi, co wychodzą obecnie, prawda? Miało. I przykładowo bardzo stary klasyk. Obok Green Greena chyba najbardziej kojarzona seria ecchi z 2000 roku to jest Love Hina. No to seria chyba, którą każdy zna. No przynajmniej każdy starszy widz, prawda? Bo to seria jest... No stara, no ma 14 lat po prostu, no i widać to już na kresce, kiedy oglądamy tę serię. Jest tam 14. Mimo, że nie była ta jakaś seria wybitna, prawda, jeżeli chodzi o komedię, ale była przyjemna, tam główny bohater chyba dostawał co odcinek baty od głównej bohaterki o drugiej, ale była to seria ecchi, harem przede wszystkim, ale było tam ecchi, ale to ecchi nie było aż tak właśnie nagie, nie było tych strojów tak bardzo skąpych. Wiem, z czym to porównaj to z High School DxD. Chociaż tam nie było supermocy w Love Hina, ale... Jest harem, są kobiety, które władzają nad mężczyznami. Porównaj. Ja posłucham. Tylko, że... No nie, niekoniecznie może z High School DxD. Do High School DxD będę miał inne serie, którą za chwilę też porównam. No i tak mówię, no Love Hina to było po prostu seria, taka komedia, gdzie... Bocznie ciała kobiet dawały jakieś tam urozmaicenie, prawda? Dawały urodzaj tej serii, dawały jej jakiś tam blask. I fajnie, że była to komedia, fajnie, że się było pośmiać i popatrzeć przy okazji sobie na te piękne ciała. No, okej. Okay. Zdarzył się odcinek tam w tych gorących źródłach, bo to musi być, prawda? Gorące źródła i plaża to w każdej serii. To jest klasyka. No to tam troszeczkę więcej, wiadomo, no bo to był epizodyczny odcinek, gdzie tych ciał więcej, ale ogólnie nie było tego dużo, prawda? Także Love Hina to była taka właśnie starsza seria, która widać było, że dawniej było inne podejście i widać jak teraz jest podejście. No, za chwilę przytoczę wam dzisiejsze serie, prawda? Ale jeszcze, jeżeli chcesz na przykład serię, które porównam ci do High School DxD, może nie aż tak bardzo, ale
No w High School Days była magia, były super mocne, no to dawniej było anime z 2003 roku, które zwało się Maburaho. No to było typowo magia, tam cukierki ogólnie, ale kobiety były starsze. Maburaho. Kobiety były bardzo cycate też, okej, okay, dwie szczególnie. Była to seria głównie o wykorzystywaniu magii, czyli też tam troszeczkę tam supermocy harem. W porównaniu z nowymi tytułami, to jest malutkie. No, też prawda, to raz, dwa i mówię, też była tylko szczypta, nie było tego tak dużo, nie było jakieś tam, prawda, macania i tak dalej, czy nieprzypadkowego, czy przypadkowego, czy ogólnie. No dobra, Maburaho to jest kolejna seria, która miała szczyptę tego ecchi, ale nie było to aż takie rzucające się w tło. I dalej mam, o, a teraz na przykład seria, która jak się patrzy na plakat, jakie cycki, nie, ale to nie była seria o cyckach. Onegai Teacher. Później była Onegai Twins chyba, albo wcześniej, i później jeszcze wyszła dodatkowo seria po kilku latach Anonatsu, coś tam, ale mało istotne. Onegai Teacher, seria z bardzo urodzajną bohaterką, nauczycielką, prawda, i też naprawdę miała się czym pochwalić, ale mimo to seria praktycznie w ogóle nie pokazywała jej jakiejś tam obfitości, jeżeli chodzi o piersi, czyli nie pokazywała ich nagich, prawda, albo półnagich. I seria była i tak przyjemna mimo to, także dało się to oglądać, mimo że cycki były tylko malutkim tłem. Także kolejna seria. I jeszcze jest Shuffle. Shuffle, anime, o którym niedawno mówiłem na swoim kanale. Shuffle też anime typowo harem, bo obok jednego bohatera była aż 5 niewiast. I to też seria, gdzie w głównej mierze była haremem, ale poniekąd ecchi, które było pokazywane ze smakiem. Właśnie, no, ja w ogóle, wiesz co, ostatnio, rok temu, jakiś czas temu, to czyli rok dokładnie, na jakimś konwencie, polowałem strasznie za Wallscrollem. Ja mam ochotę na Wallscrollem, takiego, wiesz, niebudzkiego Wallscrolla, żeby sobie móc grzmotnąć na ścianę, na kawałek ściany, co nie? Jak szukałem, o, znalazłem dwie gołe laski, może nie gołe, no tam, wiesz, jak to wygląda, no nie da się tak, żeby chamsko gołe, no to tak się nie przystoi, tak? No i tam kupiłem sobie, cieszę się tym. I potem się okazało, że to jest właśnie Shuffle, dwie panie. Byłem zaskoczony. No tak, trochę tak przerwałem ci. I jeszcze, sorry, że tak już przerwałem, to pocisnę dalej. Jest właśnie taki tytuł, który jest stary i tam są cycki. Cycki są po prostu tak, no są, no jest ich dużo nawet, tam wybijają się. Tak może troszeczkę to jest takie, może nie zapoczątkowanie, co... Widać, że to jest jakiś tam, nie wiem, dziadek albo coś tam właśnie tych nowych anime z takimi wielkimi cyckami, czyli Mahoromaty. Mogę zgadywać, która to seria? Mogę? Mahoromaty, już ci powiedziałem. A, powiedziałeś, cholerka, myślałem, że Golden Boy. Nie, Golden Boy to jest jeszcze inna sprawa, ale to było troszeczkę też w inny sposób nakreślone, prawda? No właśnie, to było do konkretnego grona widzów. Właśnie, Mahoromaty. Jest komedią, jest romansem, jest sci-fi, jest wojskowy. No, czyli tak jak teraz. Jest po prostu pomieszany z pytaniem, nie wiadomo do jakiego gatunku to włożyć. I są cycki. Takie, ale troszeczkę chamskawe czasami, ale bardzo przyjemne i tak. To kurde. Właśnie, przyjemne. Dokładnie. Ze smakiem przyjemne. To jest fajne. A teraz serie, które wyszły dosyć niedawno, a cieszą się takim powodzeniem, taką popularnością, że ja jestem w szoku. Przykładowo jest takie anime Hagure Yusha no Estetika. Wow. Mówię, obejrzę, bo super moce, fajnie, super. Ale to nie jest tak zboczone. Tutaj nie próbuję ukrywać tego, że jest zboczone. Tutaj po prostu główny bohater tak się bawi z drugą główną bohaterką, że praktycznie ją wykorzystuje. Fajnie. Bardzo często. Także... Okej, okay, no dobra, no dla niektórych odbiorców to jest spoko, ale no sorry, bardzo memory, ale to już troszeczkę za daleko idzie, to już powinno być trochę pod hentai podchodzące, a nie pod zwykłą serię serwowaną, uwaga, dla 17+. 17+, spoko, ja i tam nawet, nie wiem, to jest napisane R+, to ile to jest R+, jeżeli chodzi o te amerykańskie znaczniki? R, to jest R. Celuję w okolicy 15-17, mało istotne. No to jest 17 w górę. Ale to tak jest. No kurde, jeszcze rogi będziemy oglądać cycki, no. No, to właśnie. I kolejna seria to jest Dakara Boku wa Hagadeki Night, coś tam o jakiejś dziewczynie z kosą i tam też pierwszy odcinek już cycki wiszące jeszcze do góry nogami. To jest jeden odcinek, który obejrzałem. Także, tak, kobieta. To mi się kojarzy ten Black Rock Shooter, który odpuściłem jeszcze szybciej. Też nie powiedziałem. Dobra. Tak, wiesz czemu? Na początku jest jakiś super na Iwanianie, tam gdzieś wybuchy, coś w innym świecie. Po chwili okazuje się, że ono to wszystko przenosi do szkoły. O, właśnie szkoła!
No i ogólnie główna bohaterka była dziewczynką, była tak płaska, że po prostu deska na moim biurku jest chyba bardziej kropowata i była w takim chamskim bikini, więc wiesz, niby powinna coś pokazać, ale nie miała nic do zaoferowania, więc było smutno. A potem przyjść do szkoły, to już od ogóle odpuściłem. No, no dobra. Jeżeli chodzi o przedstawienie dziś, a dawniej, to macie takie trochę rażące. Chodzi nam oczywiście o podejście twórców anime do widzów. Czyli dawniej twórcy podchodzili bardzo skrupulatnie, bardzo, może nawet niecierpliwie, co bardzo tak klimatycznie. Tam musiał być klimat, fabuła, to była główna dawka. Do tego czasem, ale to tak po prostu już tak, ale może jednak, a może nie, a może jednak, a może nie, to właśnie były te cycki. A teraz to tylko mamy tylko i cycki, a fabuła to chyba nawet nie wiem, czy ciekawie istnieje, tam, które w tych anime. Dobra, czyli mieliśmy już loli, mieliśmy cycki, mieliśmy szkołę, mieliśmy kazirodztwo. Ja jeszcze chcę jeden temat narzucić, właśnie klimat troszeczkę się rozwinąć z tym, bo coś czuję, że w dzisiejszych czasach twórcy mają już troszeczkę większy problem, żeby stworzyć serię, która zabija klimatem i jest troszeczkę poważniejsza w swoim przesłaniu, bo obok Shinsekai Yori z tamtego roku... Które w końcu nie obejrzałem takiego, jeszcze. Nic takiego nie ma. Były takie eksperymenty jak Pupa, która okazała się pupą, dupą totalną. Nie wiem, czy twórcy chcieli aż zabić nas oryginalnością. Chyba chcieli nas po prostu zabić tą oryginalnością, żebyśmy umarli. Prawda? To no nie ma, no próby są. Akuno Hana to jest kolejna próba, żeby artystycznie to jakoś przedstawić do dupy. Było jedynie co to Ciutyn Kazoku, to jest jedyna seria z tamtego roku, która się wybiła. Nie podobała mi się Akuno Hana po prostu. Stary, czekaj, czy ja dobrze kojarzyłem tytuły? To jest ta brzydka seria. Dobra, bo się rozwinąłem. Obok Ciutyn Kazoku i jeszcze jednej serii Kyosu Giga, to były dwie serie, które miały jakieś tam, próbowały, udało im się, ale nic poza tym, prawda? Tak dawniej tych serii było bardzo dużo. Jezus, Technoxys, czy seria Experimental Lane, prawda? Czy, nie wiem, Kasharen Sins jest takie bardzo fajne anime klimatyczne. Mnóstwo jest tych serii, gdzie klimat zabijał i jeszcze dodatkowo był to albo fajny dramat, albo fajny kryminał, właśnie jak na przykład Monster. No, próbowali, a teraz... Nie wychodzi im to. I w głównej mierze, jakie są anime teraz, to właśnie życie szkolne, supermoce i komedie. No, ale to jest teraz główny temacik. Ostatni tytuł, który był wartny uwagi z takich tytułów, to był Psycho Pass. To był fajny tytuł. Miał tak, tam tylko... podejście takie no. dość ciężkie, bo to jednak to wszystko nie miało jakiegoś tam, o tam coś tam się dzieje, dzieci bawią się. Nie, to właśnie nie było takie, tylko to było właśnie sensowne. Było na może nie napierdalanie się, co było... Coś tam się działo, takiego większego, i to wszystko było przesądzone zajebistym klimatem. Budowanie, cały zbudowany świat był tak piękny, tak cudny, że po prostu chciałoby się tam zostać. Tak to było świetnie. Tak, tylko Psycho Pass to jest typowa seria dla starszego widza, a ja tutaj chciałem właśnie przytoczyć bardziej serie oryginalne, wiesz? Chodzi mi bardziej o ten klimat, o przesłanie, czyli seria taka bardziej psychologiczna. Psycho Pass też jest oczywiście jak najbardziej, to jest świetna seria, ale to jest widać od razu, że to jest seria dla starszego widza, prawda? Ale Ciutyn Kazoku na przykład już nie widać, że jest serią dla starszego widza, bo nie jest w sumie aż dla tego starszego widza, ale było to seria, która zniszczyła klimatem, naprawdę wciągnęła, prawda? I takich serii jest za mało, zdecydowanie za mało. I to też jest widać podejście, że twórcy boją się wychylić, boją stworzyć się coś oryginalnego, nowego, bo boją się, że będą mieli bardzo małe grono widzów i sprzeda się bardzo mało sztuk. Wiesz co, teraz coś ci powiem. Teraz coś ci chłopcze powiem. Za mało też mang. Dobra, manga, anime to jest niesprawa, nie to mówimy. Bo no. W mangach jest tyle zajebistych tytułów, które po prostu byś chyba nie wychodził z domu, tylko siedział przed komputerem i na monitorku sprawdzał sobie nowe, wiesz, nowe wszystko. Naprawdę, jest mega. Tylko właśnie jest problem taki, że to nie jest pewne, że to się sprzeda. To jest zajebiste, to ma fanów, po prostu mangowcy to tak po prostu pochłaniają kilogramami nawet. Po prostu, wiesz, łyżkami od... nie wiem od czego, no ale po prostu... Anime, nie wiem na kogo za anime tak naprawdę. Mangi są mega, są dobre, klimatyczne, jest tego dużo, jest ciężki klimat, nie wiem. To coś, co podobno ma teraz wyjść, Terraform Mars. Nie wiem, czy obczajasz, co najmniej kojarzysz coś z nazwy. Terraform Mars. To podobno ma wyjść tego anime w najbliższym czasie. Chyba pod koniec tego roku, albo w następnym roku. I to może być dobre klimatycznie, bo to manga jest mega,
A jak zrobią to w anime, nie wiem. Ale właśnie jest dużo mega zajrzystych mang, które po prostu anime nawet nie zastanówmy się, czy by to robić. Bo powiem, to się sprzeda, ale po co? Zróbmy jakieś dziewczynki biegające w kostiumie kąpielowym, napierdalające wielkie robale. Dlatego proste podsumowanie i przykre troszeczkę. Niestety, ale anime troszeczkę się cofają, jeżeli chodzi o odbiorców, o wiek. Także możemy spokojnie już stwierdzić, że teraz średnia wieku anime to jest takie 18 lat. Nie, stary. 15 lat. To też prawda. Już aż tak bardzo pogrążamy. Wow, nieźle. No. Jeszcze chciałem teraz dodać, ale chyba sobie zapomniałem. Kufa. Mój problem. Także naprawdę. Na początku tej rozmowy naszej byłem dosyć jeszcze pozytywnie nastawiony, ale teraz coraz bardziej gasnę, opadam i stwierdzam, że ja się dziwię jeszcze, że w wieku 23 lat ja jeszcze znajduję serie, które mnie ciekawią. No dobra, no może troszeczkę ze mnie dzieciaka jeszcze trochę, jest. No nie, troszeczkę też przesadziłeś, bo na w jednym roku zdarza się tam, że jedna, dwie serie, które nawet starszy widz może obejrzeć. To jest jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że teraz tak się zastanawiam chwilkę i wychodzi mi na to, że chyba wiem, czemu anime jest na poziomie 15 lat, a manga jest na poziomie, nie powiedzmy 20 czy 18 wyżej. Dlatego, że manga czyta się szybciej i potrzeba do tego o wiele mniej czasu. Przykładowo jedziemy autobusem do pracy, czytamy mangę. Jeden rozdziałek sobie, prawda, wracamy, czytamy drugi. Faktycznie, może ta mobilność mangi wygrywa, prawda, że to jest twarda okładka, my możemy ją schować wszędzie. W tym wypadku. Mimo, że jest XXI wiek i większość ma smartfony i może oglądać anime na telefonie, to sorry, ale 20-minutowego serialu nie obejrzysz spokojnie w autobusie, ani nie obejrzysz spokojnie w pociągu, tym bardziej, kiedy musisz stać. A mangę przeczytasz. Dlaczego nie? Może skończmy ten temat już z podejściem widzów i teraz przejdźmy zaraz, to może postarajmy się zrobić to w miarę szybko odnośnie społeczności polskiej, bo też nie ma co dużo rozmawiać. No w sumie nie tylko w społeczności polskiej, w społeczności ogólnie. Albo nie, ogólnie to znowu wrócimy do tego tematu, więc nie, zostajmy tylko przy polskiej. Zostajmy przy polskiej, tak. No to też musimy cofnąć się w czasie, zacząć od naszych początków, prawda, bo to jest chyba taki początek. Dobra. Teraz ja zacznę od początku, od swojego początku, bo tym razem zaczęłaś, teraz moja kolej. Mhm. Ja zacząłem swoją przygodę pewnie jak prawie każdy, albo może nie, bo na przykład ty już nie, może nie tak, że ty już nie, tylko ty na przykład nie. Zacząłem z, nie wiem, chyba z Sailor Moonem. Sailor Moon, Dragon Ball, Soul Hunter, tam jeszcze było Rycerze Zodiaku, czy Sai Sienta. Slayersi, to były tytuły, które prowadziły mnie do tego świata. Co prawda te tytuły były mocno shonenowe, czyli tak co mi zostało, właśnie widać co po mnie zostało. Czyli to co przyszło tak zostało. I kurka wodna, ludzie troszeczkę inaczej do tego podchodzili. Kiedyś nawet teraz inaczej do tego podchodzą. Dragon Ball, to naprawdę teraz to nie jest chińska bajka. Prawda? Tylko Dragon Ball to jest coś więcej. To jest po prostu Dragon Ball. Oddzielna marka. Właśnie. I właśnie teraz, dawniej ludzie do tego podchodzili inaczej. Nie można było tego obejrzeć jeszcze jak teraz. Po prostu teraz przychodzisz na neta, nie wiem, wklepujesz na przykładu, nie wiem, Piraci, Zatoka, i szukasz co chcesz obejrzeć. Albo sobie wpierw wyszukujesz na jakiejś normalnej stronie i potem sobie ściągasz. No, nie oszukujmy się, piractwo istnieje, a z racji tego, że większość nie jesteśmy ścigani przez to, że ściągamy tytuły, które są emitowane tylko w Japonii, bo to koło się aż tak bardzo nie pogrąża, więc możemy sobie ściągać. No, podchodzimy, to ściągamy co chcemy i oglądamy. A dawniej, jak to wyglądało? Koleś, ty stary, słyszałem, że masz zajeżystą serię. Ej, weź podrzuć. No nie wiem, czy ci pożyczę. No i tak to wyglądało, wiesz, no trzeba było się dogadać z kimś tam, albo jeśli ktoś miał internet jakimś cudem, oczywiście telefoniczny, czyli ściągał z prędkością 0,00 kilobajt na sekundę, no to ustawiał sobie jeden odcinek na powiedzmy na miesiąc i miał za miesiąc ten odcinek. Ale tak naprawdę to wyglądało, wiem, bo na przykład mój brat właśnie tak próbował ściągać te anime. Dopiero później mu się udało, jak trafił do takiego większego nieco miasta. No i tam już miał jakieś tam znajomości, ktoś tam miał internet, gdzie już ściągał 10 kilobajtów na sekundę, a nie tam po przecinku. I jakoś to się dało, zaczęło się to powoli tam jakoś rozwijać, ale na początku tam ja na przykład jak zaczynałem swoją, tam gdzie byłem małym szkrabem, bo to jednak
brat mnie zapoznał już nawet jeszcze wcześniej niż to, co leciało w telewizji, co wszyscy teraz pamiętają, no to nie dało się po prostu nic obejrzeć tak naprawdę, nic znaleźć, żadny manga, co to manga w ogóle jest. A teraz to się pozmieniało właśnie w stosunku do tego, że łatwiej do tego wszystkiego dojść, wejść, wszystko łatwiejsze, dostępnie. Oczywiście, to było pewne, że będziemy mówić oczywiście o rozwijającym się XXI wieku, no bo nie mogło się być inaczej, no im dalej jesteśmy w czasie, tym jesteśmy bardziej do przodu, dope, prawda, wszystko, jesteśmy dostępni tym wszystkim. Mało tego, jeszcze wracając właśnie do dawnych czasów, kiedy ja też byłem bobasem, no dawniej no, po prostu nie było ani w sklepach anime na kaseta VHS, bo to się po prostu w Polsce nie miało racji bytu, prawda, więc jedyne co można było pożyczyć koledze, prawda, jeżeli chciał obejrzeć, to nagranie przez nas samych, nagranie z RTL-7, prawda, na Dragon Ball'a, powiedzmy, czy Rycerze Zodiaku. To była chyba jedyna opcja wymiany, ja taką opcję właśnie wymiany sugerowałem, z kolegami się wymienialiśmy tak właśnie, prawda, więc było bardzo mało tematów po prostu i mało osób po tym, jak obejrzało te swoje ulubione serie Dragon Ball, Rycerze Zodiaku, później w przyszłości zapominali, prawda, że to było anime, prawda, no i nie interesowali się tym, bo pogłos jaki był, taki był. No aż właśnie do mniej więcej 2000, tak powiedzmy, że 2005-2006 rok to już było takie, taka prawda, granica została przekroczona, wszystko pękło, bo oczywiście internety zaczęły troszeczkę przyspieszać, prawda, serii więcej zaczęło być tłumaczonych na język polski, rozkwitało anime subinfo, prawda, bo o tym też trzeba, no tak, o tym też trzeba wspomnieć, jeżeli ktoś nie wie, anime subinfo to jest największa, jedyna strona z napisami polskimi, aczkolwiek... Najlepsza strona z napisami polskimi. Najlepsza, prawda, oczywiście. No to właśnie to zaczęło rozkwitać mniej więcej w tych czasach, bo ja w tych czasach tak na poważnie się wziąłem za anime, bo wcześniej tak jak ty, również oglądałem tylko właśnie takie Dragon Ball, Pokémony również oglądałem, prawda, Yu-Gi-Oh, Beyblade, to wszystko co transmitował Polsat ja znałem i każdy to znał. Tylko właśnie przykładowo jak moi koledzy, no oglądali, okej, Yu-Gi-Oh, Pokémony, no ale później kiedy poszli do gimnazjum czy do liceum, nie było już w telewizji tych serii, bo wszystko to przeszło na Jetix i inne Cartoon Networki, to przestali się tym interesować, bo prawda, no, nie wiedzieli nawet o tym, że poza Pokémonami są poważniejsze serie, dużo poważniejsze dla tego grona odbiorców, w którym są wieku, czyli na przykład oni byli już w liceum, to nawet nie wiedzieli, że są serie bardzo fajne, które by ich ciągnęły. I tak dzisiaj jarają się grom o Tron, jarają się Dexterem, tak nie wiedzą, że Monster mógłby ich tak samo wciągnąć, czy Death Note, prawda? Znaczy, właśnie jest jeszcze taka inna sprawa, zaraz już odejdziemy, ja przynajmniej odejdę zaraz tak od tematu, że szkoda gadać. Są serie, które ludzie znają, pomimo tego, że nie widzą, że istnieje coś takiego anime. Tak rzucę tylko teraz dwa tytuły, które zna prawie każdy w świecie, a nawet nie wszyscy zdają sobie sprawę, że to jest anime. Jedno to Dead Note, a drugie to Shingeki no Kyojin. To są teraz tak popularne tytuły, że o Boże. Ale sorry, to była taka bardziej mocne wtrącenie, nie wiem. No Shingeki jeszcze rozkwita, ale myślę, tak, że... Hu. Ale tak, no faktycznie, to są na przykład Shingeki no Kyojin, Dead Note, czy Code Geass, czy Monster, to byłyby serie, to byłoby moje narzędzie, żeby człowieka, który nie jest fanem anime, nakierować na fana, żeby był fanem anime. Chyba, że nie lubi takich klimatów. Nie chodzi o chyba, klimat tak. Anime, tylko klimat to, co prezentowały sobie anime. No, bardzo, bardzo tak. No, Monster nie każdemu przypadnie, prawda, bo Monster jest takim, no, ale cięższy. Ale to znam ludzi, którzy uważają, że zbyt długo się rozkręca i ciężko i nie wytrzymują. Tak. Mój brat osobiście, który zaraził mnie tym cholerstwem i może nie jestem przez to zły, ale zaraził mnie tym, to na przykład on Monstera osobiście mówi, że nie lubi. Czemu nie lubi? Tak samo jak Dead Note'a nie lubi. Z prostego powodu, że on nie przypada za czymś takim, jak podejście, że ja wyczuwam, że on zrobi ten ruch, a ja zrobię ten ruch, a potem on zrobi ten ruch, a potem coś tam i coś tam i coś tam i coś tam. Wiesz o co chodzi? O takie tak. Podejście, że o jestem tak mądry, że o ja wszystko wiem, o tak, to teraz to zrobi, on zrobi tu, ja muszę zrobić to, żeby on przypadkiem się nie skapł, że ja jestem tym albo tym. Ja jestem właśnie ten sławny mecz tenisa w Dead Note'cie. No ja po prostu trochę tak upadłem troszeczkę przy tym, ale obejrzałem do końca, żeby nie było. Dobra, wróćmy do tej społeczności, jak było dawniej, jak jest dziś. I teraz temat bardzo taki właśnie dlatego mówię o 2006-2007 roku, bo wtedy właśnie do polskich internetów wkradło się coś takiego jak transmisja online. Tak, to jest to, co ruszyło tak naprawdę tą społecznością anime. Niestety, w głównej mierze to do tego się stopnia zdarzyło, że
to właśnie te wszystkie serie, które były transmitowane online, czyli wrzucane były na jakąś stronę internetową i oglądało się je z poziomu przeglądarki, nie pobierając torrentów czy ewentualnie z jakiegoś innego źródła, to dało przyrost naturalny, jeżeli chodzi o fanów anime w Polsce. Bo sam o tym wiem, ponieważ prowadziłem przez kilka lat bardzo popularną stronę animeonlineinfo.pl razem z kolegą z klasy. To była druga strona po pierwszej, która była. Była to kreskówka.fani.pl. Jedyna strona, która w tamtych czasach serwowała anime, była to seria strona. I to tak, i teraz tak, ciekawa historia, bo właśnie przez to, że tylko to była jedyna strona, która serwowała online anime, to była taka właśnie dziwna geneza, bo my po prostu byliśmy tak źli na to, że oni jeszcze na takiej stronie kreskówki fani promowali nasze ulubione anime, że sami stworzyliśmy po prostu odpowiednik, który normalnie jest wyjście anime online, bardzo prosta nazwa, i była to strona typowo właśnie z seriami, których nie mają kreski, tak to się nazywało kiedyś. Czyli my zaczynaliśmy od serii, których nie mają kreski, i reklamowaliśmy się tym, że mamy serie, których nie mają kreski. Więc puszczaliśmy na początku serie mniej popularne, aczkolwiek później się wybijaliśmy już później z tymi popularniejszymi, bo mieliśmy więcej odwiedzi. No i ja teraz stwierdzam spokojnie, że bardzo dużo osób przeszło właśnie przez takie strony i od tego się zaczęła ich przygoda z anime, czy to transmisja online. Tak, krypto reklamy. Nie ma już tej strony mojej, także już nie ma co reklamować. Tak, coś ci tak powiem, że teraz się zastanawiam, że wychodzi na to, że czemu dawniej ludzie, bo teraz ludzie, albo bardziej społeczeństwo, albo młodzi, bo przeważnie młodzi, nazywają się otaku. Tak? Czyli zajebisty fan mega zajebistych anime. Dobra. Ja rozumiem. Ale dawniej nie było tych otaku, dlatego że ludzie nie wiedzieli, co to jest anime. Tak teraz się zastanawiam, że może dlatego tej społeczności mangi anime nie było, bo oni nie wiedzieli, że oni oglądają w tym momencie anime albo czytają mangę. O, komiks, fajnie, poczytam sobie. Albo jakaś kreskówka, tak? To sobie obejrzę. Dlatego tak właśnie sobie to facet to wie, że po prostu oni wtedy byli. Oni nawet nie widzieli, że są tymi fanami tej mangi anime, a nie to co teraz. Więc otaku, jest hatfu. No bo dawniej tak, dawniej ktoś, kto nie wiedzie, co to jest magazyn Kawaii, no to nie mógł się. Nie mógł się nazywać otaku, prawda? Bo ale bardzo, ale jeżeli wiesz, co to Kawaii, to nie możesz być otaku. Przerwać teraz, bo sam fakt nazwy otaku. To chyba najbardziej wkurwia mnie w dzisiejszej społeczności. Ludzie nazywają się otaku. Ja oglądam to anime od, nie wiem, kilku lat, tam, nie wiem, no może tam z 5, tam może trochę więcej, powiedzmy sobie, że naprawdę więcej, ale ja nigdy w życiu nie nazywę się otaku. Otaku nazwałbym się dopiero wtedy, gdybym naprawdę nic nie robił, tylko oglądał anime i znał wszystkie, nie wiem, postacie, wszystkie, nie wiem, ciekawostki, wszystko, wtedy nazwałbym się otaku. Mógłbym minimalnie nazywać się otaku. A ludzie nadużywają tego sformułowania. To jest po pierwsza sprawa. Po drugie, w Japonii otaku jest bardziej uważany jako dziwak. Osoba, której... Nie tykaj go, to jest otaku. A nie tak jak u nas, o, jestem otaku. Jestem tak bardzo zajebisty, że aż szkoda gadać. To w ogóle ludzie też za bardzo chyba też do końca nie wiedzą, co znaczy to sformułowanie. No dobra, fan anime, tak, tylko że w Japonii jest odbierany w zły sposób, w negatywny. No co teraz prawda, to wszystko to się zmienia, bo tam właśnie czytałem, nawet w Arigato właśnie jest taki reportaż z jednym z twórców mangi, który właśnie wypowiada się na temat tego, jak wygląda otaku, jak to wygląda w Japonii. I właśnie nam jest napisane, jeśli ktoś nie wierzy w moje słowa, niech sobie wejdzie na, kupi sobie ostatni numer Arigato i tam jest reportaż z jakimś kolesiem mangaką, który właśnie o tym mówi. Jeśli mi nie wierzycie, bo też tak się może zdarzyć. Dlatego ja po prostu kipię złością, kipię gniewem, nie wiadomo jeszcze czym i nie wiadomo z jakich otworów, jeśli słyszę, jak ktoś nazywa siebie otaku. Dziękuję, dobranoc. To jest kwestia. W sumie racja, bo takie jest prawdziwe znaczenie słowa otaku. To jest faktycznie osoba, która jest bardzo za anime zaprzyjaźniona. Nie bardzo. Ona jest tak ogarnięta, że po prostu nikt nie będzie tak bardzo ogarnięty jak ona. Tak, ale tak naprawdę, po prostu trzeba być tak w tym pochłonięty, że po prostu ja pierdolę. No, ja też nigdy siebie otaku nie nazywałem, po prostu, jak już to fanem, nazywałem się jedynie, nigdy nie otaku. W moich odcinkach, w ogóle na moim YouTubie, kiedy będziecie mnie słuchać w innych filmikach, to nigdy nie użyłem słowa otaku. Nie słuchajcie, też... bo słuchajcie mnie. Także faktycznie, no, to się może, ale teraz zauważę, że otaku już coraz rzadziej jest używane. Nie, no to jest używane, naprawdę mocno używane, zwłaszcza u młodych.
Nie, ja zobacz. A może starszy, i tak. Właśnie, czym starszy widz, czym on właśnie. Nie wiem, na konwenty już nie jeżdżę, to młodych ludzi już nie spotykam. No ja może nie tak też to spotykam, co czasami czytam, no odwiedzam te fora, wiem, że to jest zło w internecie, fora, ale fuj, tego się nie powinno wchodzić. Ja czasami wejdę w takie coś. Ja właśnie czytam, że on jest otaku albo coś tam, no po prostu mnie osobiście to irytuje, bo naprawdę trzeba ogarnąć ten temat. Naprawdę, ja prowadząc kanał, tak samo jak ty, Spychu, coś tam wiem o tych anime, robię te recenzje. Często obejrzałem ten tytuł, niektóre nawet tytuł po kilka razy, na przykład, nie wiem, One Piece'a obejrzałem dwa razy całego i kawałek trzeci raz. Dragonka obejrzałem chyba z pięć razy, samego Dragon Ball Plus Z, GT obejrzałem tylko dwa razy, czy nawet trzy, ale to ten. Ja się otaku nazwać nie mogę. No po prostu nie mogę, z prostego powodu, że no, nie ogarniam tego do tego stopnia, jakbym chciał, powiedzmy. Nie wiem, ostatnio bawię się... Teraz jest kryptoreklama, nie moja, to takie apki na Androida. Jest taki quiz app i tam są masz różne kategorie, nie? Tam kategorie filmy, muzyka, TV, czy właśnie seriale. I tam właśnie jedną z nich jest kategoria Dragon Ball. I tak bawię się, klikam sobie, wiesz, w ten. Obejrzałem tego drugą kilka razy, kilka kinówek obejrzałem, może nie wszystkie, bo nie wszystkie są, nie jestem przez wszystkie w stanie przebrnąć. Te ławki wszystkie, mangę przeczytałem kilka razy, całą mangę w ogóle mam na półce. Ale dalej uważam, że to nie jest poziom bycia otaku. Nie mam wszystkich figurek z Dragon Balla, nie jestem w stanie wypowiedzieć, nie wiem, japońskich nazw danych bohaterów, ani wszystkich supermocy. Wtedy nazwałbym się tak, jakbym to wszystko znał. Tylko z tego anime, a mówię o całym całokształcie bycia otaku. A młodzi, czyli właśnie ci, co w internetach uważają się za otaku, to oni tak naprawdę co obejrzeli? Obejrzeli Naruto, poleciało na Fudzkicie, jak mama ich karmiła piersią, tak? Nie śmiej się, bo wybijasz mnie z rytmu, tak? Obejrzeli, nie wiem, Dead Note, bo jest tak popularny, że szkoda gadać. Są tam online, uważają to za najlepsze anime. I do tego Shingeki no Kyojin i o Boże żarty o ziemniakach. Czy tam czy ziemniaka, czy pyrach, czy w zależności w jakiej jesteście kondygnacji w Polsce. No po prostu ja nie jestem w stanie tego strawić. Nie jestem otaku, nigdy nie byłem i nie będę otaku, ale drażni mnie, jak ktoś nadużywa tego słowa. Uważna właśnie młodzi. A starszy z racji tego, że czym starszy, tym mądrzejszy, chociaż nie zawsze, często jest też na odwrót. Znam takich ludzi, że z nimi teraz nawet porozmawiać bym nie był w stanie. To oni uważają, że bycie otaku, czegoś takiego nawet nie istnieje. No po prostu fajnie znam anime, potrafię się w tym rozpoznać, znam niektóre tytuły bardzo dobrze, nawet jestem w stanie nawet właśnie taki quiz poprowadzić, bądź odpowiedzieć na te wszystkie pytania, ale oni się nie nazywają otaku, bo wiedzą, co to oznacza. O, się rozgadałem? A no właśnie, ten temat jest typowy dla ciebie, widzę, bo ja tak naprawdę, jak widać, że zeznania nie mam po forach, nie chodzę, na konwenty nie jeżdżę, także... A widzisz, a ja konwenty jeżdżę. Chyba muszę zacząć w końcu i... W ogóle on bywa na tym Pyrkonie, zgłaszałem na YouTubie, że jest na Pyrkonie i nikt mnie się ze mną nie przywitał, nie było żadnego widza, smutne. Może po tym materiale więcej osób się zainteresuje, bo stwierdzą, że mądrze gadasz. Tak, wątpię. No i dobra, no i tak wracając, że, znaczy byliśmy w temacie, ale troszeczkę minimalnie odbiegliśmy, bo troszeczkę bardziej o otaku gadaliśmy, no to wracając już do tych fanów dawniej i dziś, no dziś jest ich więcej, nie ma co ukrywać, prawda? Oczywiście jest dużo starych osób z tych lat, kiedy my oglądaliśmy początki, którzy oglądają dalej i jest dużo, bardzo dużo młodych, nowych ludzi, prawda? Mało jest osób, którzy w wieku 25 lat zaczynają, to są raczej osoby, które zaczęły dawno i kontynuują, albo już przerywają, nie? Bo są też osoby, które przerywają. I to jest też ciekawe, na przykład ja 23 lata już puknęło mi dawno, prawda? I stwierdzam, że przez najbliższe jeszcze przynajmniej 5 lat ja dalej anime będę oglądał, prawda? Bo to nie jest coś, co ginie od razu. Tak samo jak gry, prawda? Jak się grało w wieku 5 lat, tak samo gra się i dzisiaj, bo tak gry po prostu od tego się zaczęło. Tak samo się z anime jest, prawda? I będzie. A dużo osób na przykład daje sobie spokój. Znam bardzo dużo, bo jeździłem wcześniej na komputer, nie powiedziałem... Powiedziałem, że nie jeżdżę, bo nie jeżdżę teraz, ale jeździłem wcześniej i znam sporo osób, którzy po prostu już teraz zakończyli przygodę swoją z anime, a znam... Sprawa taka, że potem tracisz, nie masz czasu na to, nie? Jak jesteś młody, tam 20 kilka lat, to masz ten czas, że siądziesz i obejrzysz sobie... Dokładnie, tam i to właśnie chcę powiedzieć, potem, tak. No co,
wchodzi rodzina, dzieci, nie ma czasu na to. No nie wiem, niektórzy przerzucają się na mangi, są tacy fani, którzy przerzucają się, zostawiają właśnie te anime, bo nie mają czasu, ale przerzucają się na mangi, dalej kontynuują swoją zabawę w świecie mangi anime, ale bez anime. No, to też prawda, też to zauważyłem, że coraz częściej tak ludzie robią. No właśnie, no i tak jest. O, także przede wszystkim internet, musimy powiedzieć to, bo to jest internet, to on wypromował, prawda, anime, wiadomo od samego początku tak było, ale wypromował na tyle, że no, powiem szczerze, nie ma już sensu w dzisiejszych czasach, nie ma już sensu tworzyć kanał telewizyjny, a miał kiedyś powstać Animax, prawda, bo ja się jarałem tym dawniej. Ale był, miał był za granicą. Tak, kanał miał też powstać w Polsce, już nawet strona powstawała powoli. I to jeszcze 5 lat temu miało rację bytu, ale teraz już kompletnie nie ma, bo teraz już w ogóle telewizja schodzi na lamusy, prawda, reality show, nic więcej. Jakby był taki kanał, to by był jedyny powód, dla którego bym oglądał telewizję. No właśnie, też prawda, ale z drugiej strony mało kto... Nie, to już tak dla mnie raczej nie ma sensu. Tak samo młodzi ogarniają, o co chodzi w internetach, potrafią sobie kliknąć dwa razy i ściągnąć przez torrenta. Może ich policja nie złapie, tak? No. Potrafią sobie ten, a starsi bawią się mangą, nie mają czasu na duperele. No i tyle. Tak. Także u nas w Polsce i pewnie w większości innych krajów, oprócz oczywiście Japonii, to internet wypromował anime. W Japonii jest inaczej, bo w Japonii to telewizja zarabia właśnie na anime, prawda? Oni puszczają to, co oglądamy my, to jest oczywiście rips z telewizji, prawda, co leci na jakimś tam kanale japońskim, prawda? Także Japonia oczywiście telewizję dalej czci bardzo, bo telewizja to jest jeszcze coś dla nich, co coś znaczy, prawda, bo oni wiedzą, że w piątek o godzinie 18 jest nowy odcinek Shingeki no Kyojin, trzeba na niego szybko biec. I wszyscy sobie rezerwują tą 18 godzinę i wszyscy oglądają w telewizji. Chyba, że ktoś nie może, no to później wiadomo, albo sobie nagrywa, albo ogląda w internetach. No, to... no i ale nie muszą czekać, nie muszą czekać na suby. Także tam po prostu od samego początku, jak powstawało anime, tak do dzisiaj jest jednakowa tradycja. Oglądamy anime w telewizji, reklamujemy anime na ulicach, mamy dużo serii jakichś hamburgerów, nie hamburgerów, które reklamują jakąś konkretną serię ciuchów, innych rzeczy, sklepów dedykowanych, bo tego w Polsce też jest cały czas za mało, prawda? Tego w Polsce nie ma. No byłem w komiksiarni w Krakowie i powiem szczerze, nie było źle, ale stary, to nie był sklep, stary, w którym nie porównuj tego, oglądałeś? Boże, to nie jest sklep, to kolejna reklama, jest. Dobra. Musimy przestać z tymi reklamami, oglądałeś Gonciarza, prawda? Oglądałem Gonciarza, Gonciarz teraz widziałeś Japonii to? Robi horrorę. Gdzie ty to widziałeś? Tak, no. Jezus Maria, to mój jeden wielgachny sklep, cała galeria poświęcona tylko i wyłącznie mangi i anime. I ty chcesz to porównać do Polski, tego nigdy to wszystko nie będzie zebrali, byśmy to wszystko zebrali, co jest w Polsce, nie stworzylibyśmy takiego wielkiego sklepu. No niestety, ale znaczy niestety lub niestety, anime to jest kultura japońska, to jest przede wszystkim coś, z czego słynie Japonia i oni to po prostu u siebie propagują. W Polsce nie ma racji bytu, żebyśmy my w najbliższym czasie spotkali sklep minimum 300 metrów kwadratowych, prawda, to już jest bardzo duży sklep, w którym będzie wszystko to, co kochamy, lubimy, prawda, no nie, no ta komiksiarnia, kiedy wchodziłem do malutkiego sklepu, gdzie i tak połowa sklepu była z grami, które nie miały nic wspólnego. Potem 1/4 z komiksami z Supermanem, a dopiero potem gdzieś tam jakiś malutki kącik z mangą. Może nie malutki, druga część tego sklepu po prostu była z mangą, prawda? Oraz z plakatami, ale tych plakatów też tak dużo nie było. A tam plakaty, wiesz. Może sobie... Owszem, a teraz jeszcze przejdźmy do mangi, bo manga akurat w Polsce ma dosyć spore dobre wsparcie teraz, no ale to też nie jest to samo, co oczywiście w Japonii, czy chociażby w Ameryce, gdzie no, dawno oświadczymy tomiki bardzo fajnych serii. U nas to wszystko dopiero rozkwita. Nawet w Niemczech, we Francji, we Włoszech, stąd możesz sobie ściągnąć lepsze, może nie lepsze, co dobre mangi, których no, w Polsce nie ma. Co prawda ostatnio troszkę zacząłem się jarać, bo ostatnio JPF wrzucił taką ankietę, które z tych serii seinen chcielibyście zobaczyć w Polsce. I tam właśnie był Claymore, Berserk, Blame, Kai Height i jeszcze coś. Nie pamiętam co, ale sam fakt, że wypuścili Berserka, o Jezusie, wziąłbym preordera do końca życia.
No właśnie, trochę rozkwita to manga, ale to jest cały czas za wolno. Przecież już mamy 2014 rok, przecież my już powinniśmy mieć wszystkie serie starsze typu Aono, Exorcist na bieżąco, Battle Royale to już w ogóle nie mówię Battle nawet. Battle Royale nawet nie, no chyba nawet nie mów, Battle nawet Royale nie mówię, to jest podstawa. To powinno być u każdego prawdziwego fana na półce. Albo taki no, Dragon Ball. I powinno być już na bieżąco. Nie wiem, czy Battle Royale dalej wychodzi, chyba nie wiem. Tak, wychodzi. Wychodzi, jest ale do 15 tomu będzie, on wychodzi 3 miesiące, 1 tom. Dlaczego będziemy żyć na bieżąco takich serii, jak chociażby teraz właśnie... Czytałem, sorry, że się sprawę, czytałem i rozmawiałem z Vaneko, że oni im się nie opyla wydawać tego Battle Royale, dlatego że ludzie w Polsce tego nie kupują. To jest taka nisza, że szkoda gadać. A to jest jedna z takich rzeczy, które powinieneś, jeśli jesteś fanem, powinieneś to znać. Właśnie to też jest przykład naszej społeczności. Nasza społeczność, Polska również, oni uważają, że o tak, obejrzę sobie, nie wiem, Aono Exorcist, stamy się może nie, nie uważam, że to jest takie słabe, ale po prostu mówię, że takich tytułów, takich bardziej, nie wiem, Gersen Panzer albo Sylwetko, takich leciutkich, mangowych, takich fajnych, o tak, jak fajnie w ogóle, ale coś, co jest podstawą, taką, coś, co powinien każdy znać, każdy powinien mieć to na półce, no dobra, może nie każdy, ale ten, kogo stać, powinien mieć to na półce, i uważa, który uważa się za fana, właśnie, nie wiem, Dragon Ball, albo Battle Royale, coś, jakiś dobry seinen, albo coś, a to nie, po co? W Polsce ci wszyscy producenci próbują wypuszczać serie, które już znamy, czyli teraz się wszyscy jarają tym, że wyszło Kokoro Konek, że wyszła Toradora, Space and Wolf, że Silver Spoon właśnie, no ale to wszystko już większość obejrzała w formie anime, prawda? Fajnie, że robią mangę, mamy na płycie... To nic nie zmienia, ja dalej, ja na przykład w tym momencie próbuję sobie dokupić resztę Full Metal Alchemista. Dobra, tego, ale jest za mało serii, mangi, które nie ma wersji anime w Polsce. No za mało. Za mało jest takich serii, prawda? Mnie ciężko tak. Sobie takiego znaleźć, oprócz na przykład właśnie Battle Royale'a. Dobra, no i teraz musimy też troszeczkę sobie zadać pytanie, czy jest sens wypuszczać te mangi w Polsce, czy to cały czas ma jeszcze duży popyt i czy to będzie miało w przyszłości duży popyt. Tak jak mówisz, rozmawiałeś właśnie z Vaneko, prawda, i tam chyba jeszcze mi wcześniej mówiłeś, że z JPF-em też rozmawiałeś. No oni faktycznie stwierdzają, że chyba jednak jeszcze do mangi nie zostali albo przekonani polscy widzowie, albo internety znowu obaliły wszystko i wszystko czytają w internetach. Ale stary, no to jest tak samo jak z książką i e-papierem. Ja mam jedno i drugie, mam książkę i mam e-papier. No, kupiłem sobie czytnik, przyznaję się, możecie mnie rozstrzelać, ale ja uważam, że jedno i drugie jest zajeżyste. No, nawet powiem, że jest zajebiste. Nie będę się bał brzydkich słów. Książka to po prostu jest coś pięknego. Masz tu książeczkę, fajna, papier, możesz to powąchać, możesz to poczuć, prawda? To jest, i masz ten e-book, który możesz zabrać wszędzie. Jedno jest zajebiste, które możesz postawić na półeczce i po prostu się tym jarać, pożyczyć komuś czy coś, po prostu i masz ten e-book, który możesz przewieźć wszędzie. Jedno i drugie, przecież jedno jest dostępne, że na tego e-booka, e-cheating, możesz ściągnąć wszystko i mieć po prostu jestem złodziejem, będę wszystko kradł, ale masz do tego tą książkę, której po prostu, jeśli jesteś fanem, prawdziwym fanem, to co z tego, że masz to na e-booku, kupisz sobie i tak w wersji książkowej. To jest taka prawda, no. Czyli okej, no dawniej i dziś wiadomo, że to było pewne od początku naszej rozmowy, że dziś będzie lepiej, dużo bardziej dostępne, ale mimo to, jeżeli chodzi o mangę, no to szczególnie jeżeli chodzi o papier właśnie, to jest średnio, powiem szczerze. Spodziewałem się, że jednak szybciej to rozkwitnie. Kiedy ja jeszcze w 2008 roku kupowałem sobie czwarty tom GTO, byłem pewny, że kiedy skończę liceum, będę miał już wszystkie tomy GTO, ale niestety wtedy jeszcze GTO to dopiero raczkowało w Polsce, prawda, ale w Chinach już nie mówię. To były bardzo mało, ogólnie było dawniej manga, już w ogóle, żeby ktokolwiek wypuścił cokolwiek, to było bardzo rzadko. JPF zrobił zajebisty ruch, po prostu za to będę uważał ich za, po prostu za, nie wiem, za moich idoli, wypuszczenie Dragon Balla. To po prostu było genialne. Może, wiesz, jest dużo fanów, którzy oglądali właśnie tego Dragon Balla w telewizji, potem, o Boże, Dragon Ball w wersji komiksowej, o nie, muszę sobie to kupić. Większość osób teraz sprzedaje to, bo nawet oni nie zdają sobie sprawy, po pierwsze, ile to kosztuje normalnie. Co prawda, można sobie to sprawdzić, ile to kosztuje, ale po co? Wystawiamy to czasami za, nie wiem, za 5 zł za tomik, albo coś. I uważam, że JPF wtedy zrobił, no, zajebistą rzecz, że wydał właśnie tego Dragon Balla. Co prawda wcześniej, co prawda wychodził raz w miesiącu, ale... To był dobry myk. To był dobry deal.
No nie ma co ukrywać, że dawniej było więcej takich poważnych widzów, a dzisiaj tych widzów jest dużo młodych też, którzy no niekoniecznie do końca czasami wiedzą, co oglądają, albo jarają się czymś, co nie jest fajne, a oni się tym jarają. Także dużo jest teraz bardzo skrajności, jeżeli chodzi o opinie. Opinie są przeróżne, kiedyś były opinie raczej takie bliskie u wszystkich, prawda, widzów tam generalnie jakoś można było skumulować. A teraz są tak różne opinie, że jedną serię chwali, gdzie na Malu jest ocena taka, że jest na 4000 miejscu i jest u niego w faworytach. Drugi on właśnie, no tak, większość osób, no sam, prawda, krytykuje. Aczkolwiek, kiedy ktoś ogląda serię na Malu, która jest na 20 miejscu, na przykład Natsubi i Yujincho, która jest świetną serią, to młody widz nic z tej serii nie widzi i uważa ją za nudną. No tak wiadomo jest, no, że każdy ma inne odbiorców i każda seria jest do innego widza i jeszcze innego wieku i typu. No ale są różne opinie, po prostu ogólnie reasumując, prawda? Także więcej tych opinii jest różnych, skrajnych i dużo jest bardzo teraz w internetach wojen. Wojen pomiędzy takimi, a takimi, srakimi i owakimi. Bierz się kiedy idziemy do zmianego. I ogólnie na chwilę obecną jest źle. Może nie, no w sumie nawet nie źle. No fajnie, że młodzi interesują się tym mangą i anime. No fajnie, tylko niech ktoś weźmie i wytłumaczy im, co powinni kurwa oglądać. No powiedzmy sobie szczerze i bez ogródek. Oni oglądają gówno, a powinni oglądać coś dobrego, co każdy prawdziwy fan zna. Nie, poczekaj. GTO. Obejrzmy sobie GTO. Niech oni obejrzą GTO. To było coś. Kurwa. Ale poczekaj, młody widz musi oglądać serię na jego poziomie wiekowym, no bo też, słuchaj, ale kiedy ja Ergo Proxy obejrzałem kilka lat temu, jeszcze jak byłem w liceum chyba pierwszej klasie, to ja kurwa nic prawie z tego nie zrozumiałem, nie? No to nie dawajmy też gimnazjaliście czy licealiście Psychopa z Ergo Proxy, tylko dajmy im właśnie te shoneny, luźne. Sorry, GTO, sam raz pasuje na jego poziom, jest w szkole, jest zajebisty nauczyciel, no czego coś więcej. No też prawda, to dla licealistów idealne. No, ale dla licealistów, a na pewno dla takich, nie wiem, dla młodszych, nie wiem, gimnazjalistów, to nie wiem, jakiegoś, nie wiem, One Piece'a, tego co ja do tej pory uwielbiam i oglądam jak głupek, albo nie wiem, Fairy Tail'a, Dragon Ball'a, niech zobaczył Dragon Ball'a, niech zobaczył, co przez co myśmy przechodzili kiedyś, oglądając po jednym odcinku raz na dzień. Okej, okay, jak się skręcą w tym tytułem, skręcą się z drugim, trzecim, piątym, to w końcu będą wiedzieć, że zaczynają oglądać coś poważniejszego. Mam nadzieję. No ale jeżeli ktoś zaczyna właśnie od takich serii już od razu poważniejszych, to się nagle taki mądry robi. Że znaczy mi najbardziej mnie boli fakt, że ludzie obejrzą Naruto i uważają się za super zajebistych fanów. Ale ja nie będę używał tego słowa otaku, tylko po prostu za zajebistych fanów i oni wiedzą, co mają oglądać, ja obejrzałem Naruto, ja wiem wszystko. Ale to tylko młodzi, wiesz, bo na przykład starsi, ja mam dużo kolegów starszych, którzy tylko Naruto oglądają, tylko. No i tylko Naruto oglądają, reszta anime nie oglądają, nie interesuje ich. Czyli wiesz, raczej Naruto, tylko Naruto oglądają. Naruto jest okej, to tam 100 któregoś odcinka, gdy kończy się pierwsza, ta taka powiedzmy cała saga. Czyli gdy kończy się to Naruto. Potem są filery przez 2 lata, które też są mianem Naruto, a tego się nie ogląda, bo są filery, no powiedzmy sobie szczerze, pewnie młodzi nie wiedzą, co są filery. A nie o to chodzi. Potem jest też Shippuden, który no jest okej, ale potem zaczyna tak matwać tą całą fabułę, że zaczyna mieć tak powoli brak sensu. Na przykład byłem na spotkaniu, znaczy ja to nie było tak byle jakie spotkanie, tylko byłem z moim bratem i dwóch znajomych. Oni są w wieku 30 kilku lat, co nie? I rozmowa na temat Naruto, bo oni są dalej fanami, zaczynali w młodym wieku, tam w wieku tam 15 lat zaczynali właśnie zabawę z mangą anime i do tej pory są, widać właśnie, że można. No i ich rozmowa. Ty stary, oglądałeś ostatnio Naruto? Czy czytałeś ostatni chapter tego Naruto? No, czytałem. Stary, wydaje mi się, że chyba tam jest 5 różnych autorów i oni nawet nie rozmawiają ze sobą, co następny będzie rysował. Też słyszałem takie opinie. No. Dlatego właśnie mówię, że no, młodzi uważają, że Naruto jest fajny dlatego, że na w sumie nie wiem dlaczego, a starzy dlatego, że po to oglądali, no, zaczęli, nie skończą. To jest inne, całkowicie inne podejście, inne wiesz, inna hierarchia i wszystko, drabina społeczna. Ja zaraz do czego jeszcze przejdę. No więc ogólnie, tak troszeczkę podsumuję, potem możesz ty dokończyć podsumowanie. Jeśli chodzi o podejście twórców anime do dawniej dzisiaj, teraz no, mamy różne tematy, które są troszeczkę nam się mniej podobają, ale podobają się bardziej młodzieży, bo bardziej młodzież ma dostęp do po pierwsze czasu, a po drugie internetu, prawda? Dlatego właśnie może dlatego spychu zobacz na to, że myśmy się trochę zestarzeli. Już nie mamy tych 15 czy tam 10 lat i nam się te serie podobały. Teraz mam sam zrozum, wiesz o co mi chodzi.
Prawda? Mamy teraz trochę, mamy mniej czasu, więc czytamy mangę. Na przykład ja czytam mangę, bo ty nie czytasz, więc jest dziwnie. Przepraszam, no. Kupiłem Battle Royale wszystkie 12 tomów. 11. Też posiadam na swojej półeczce. No, ale bo nie to... ma wersji anime, tylko dlatego. No, masz filmowe wersje, obejrzyj sobie filmy, odechce ci się oglądać, bo ja po prostu nie patrzę. No i po prostu to jest inne podejście, inne właśnie twórców. Dawniej nie było tych cycków, nie było tego wszystkiego, można to było oglądać, a teraz po prostu widz, twórca chce przyciągnąć widza w inny sposób, taki troszeczkę bardziej wredny. A co do społeczności polskiej, no fajnie, rozrasta się, jest tego więcej, ale ludzie chyba nie rozumieją, co tak naprawdę robią i co oglądają. Bo teraz może przejdę do tego troszeczkę jak do jakiejś filozofii, jako że anime i manga to filozofia. Nie, ja uważam, że po prostu do tego trzeba inaczej podejść. To jest fajny, przyjemny, rozluźniający serial. Ja to biorę pod uwagę jak serial. Można, teraz nie są normalni aktorzy czy coś, to jest serial. Albo manga to jest dobry komiks i tyle. Nie uważajmy tego za jakieś zajebiste bóstwo, a też nie uważajmy tego za tego za kupę, bo jeśli nie uważajmy tego, to czemu wyzywać tego od kupy, prawda? Tam główien, czy pedalstwa, albo chińskich bajek. Chińskich porno bajek. O, właśnie. No dlatego fajnie, że społeczeństwo się rozrasta, ale dalej nie rozumiem tego podejścia, że mamy go zjeby i tego wszystkiego. No ja rozumiem, no może przyznaję się, czytam, oglądam, lubię, no i co z tego? Chcecie mi linczować? Proszę bardzo. Społeczeństwo jest dziwne, zwłaszcza polskie. Oni mają w ogóle dziwne podejście do wszystkiego. Gry komputerowe zabijają ludzi. Komiks o superbohaterach, przez co popełniają samobójstwa, bo skaczemy z dachów z ręcznikami na plecach. Nie wiem, Polska jest jakaś dziwna pod tym względem. Wchodzenie nowych rzeczy do niej to jest. Dobra, oddaję ci głos, bo się tak rozgadałem, że jutro dopiero przestanę. Znaczy tak, generalnie dobrze podsumowałeś obydwa tematy. Przede wszystkim pierwszy temat, który poruszyliśmy, no to faktycznie producenci idą teraz pod młodszego widza, który ma czas po prostu. Starszy widz, powiedzmy sobie, że w tygodniu ma jeden dzień wolnego czasu, no to poświęci go na takie serie, które wyszły 3-4 w roku, prawda? No i fajnie, no chociaż dobrze, że jeszcze są te serie, bo gdyby ich już w ogóle nie było, to byłoby kiepsko. No ale dobra, te serie oryginalne dla starszego widza są, także też możemy się napoić. A ja też oglądam, no nie ukrywam, te serie dla młodszych czasami są fajne fabuły, czasami te fabuły są wręcz drętwe, także próbuję, smakuję, prawda, ale generalnie no większość tych serii porzucam, kończę może z 10 serii, które w każdym sezonie zaczynam, kończę 5 albo 4. Albo czasami jedną, jak ja. No bo właśnie czasami miejki to są sezony bardzo liche. No i to właśnie pokazuje, do czego dążę teraz, no anime, prawda? Dlaczego dąży anime, że w Japonii faktycznie, no szkoda, że Japonia jest takim krajem, gdzie jeżeli chodzi o gospodarkę i wszystko są najwyższym, prawda, no potęgą najwyższym świata, natomiast jeżeli chodzi o życie codzienne, no to jest praktycznie najgorzej, no ale okej, okay, no, po prostu taki kraj, no. Z jednej strony chcę tam mieszkać, z drugiej strony nie chciałbym się tam urodzić, o. Popatrz na sklepy i byś chciał. No tak, właśnie to jest to, co przyciąga, prawda, każdego fana anime. Dobra, natomiast jeżeli chodzi o drugi temat, no to też nie mam co dorzucić. Dawniej było inaczej, dzisiaj jest więcej fanów, więcej anime, więcej wszystkiego. Dostępność jest bardzo prosta, bo obejrzeć anime to jest teraz pół minuty roboty z serii. Stron z anime jest oczywiście dużo więcej niż było dawniej. Dawniej były dwie, najpierw była jedna strona, później były dwie, które się tam biły między sobą, później pojawiały się kolejne strony, prawda. Trochę żałuję teraz, że ta moja strona już się nie utrzymała, ale z drugiej strony musiałbym bardzo dużo czasu poświęcić, żeby tę stronę dalej rozwijać i takiego czasu, no nie ma aż tak dużo, prawda? A i technologia się poprawiła, bo dawniej online było jakości słabej bądź tragicznej i też się dziwiłem, że anime to, że to ludzie oglądali, mimo że ja to wrzucałem, a ja tego nie oglądałem, ja oglądałem oczywiście wszystko albo w 720p, albo w 1080, to mimo to ludzie... No, więcej, 4K. To właśnie dawniej ludzie oglądali w takich słabych jakościach. No dzisiaj ta jakość jest dużo lepsza online, ale mimo to jeszcze troszeczkę odbiega, prawda? I ktoś, kto ma słaby internet, no już tak za bardzo nie pozwoli sobie. Nie pozwoli, tak. Ale no wiadomo też, mało kto już ma teraz, znaczy ja mam cały czas w sumie słaby internet. Ja też mi wywołuje jedna sprawa, że jeśli chcesz obejrzeć stary anime, tak naprawdę, powiedzmy, nie wiem, znowu przytoczę ten sam tytuł, Yu Yu Hakusho, ja musiałem grzebać, naprawdę mocno grzebać po internecie, tak żeby to znaleźć. I to oczywiście nie znalazłem w formie takiej, że mogę sobie obejrzeć online. O nie, żadne online, musiałem grzebać po stronach
dedykowanych właśnie tylko i wyłącznie mandze i anime i oczywiście musiałem właśnie torrenty. Przyznam się, tak, torrentowałem. O nie. Dobrze, że nie powiedziałeś, gdzie mieszkasz, no ale okej. Nie, sam nie wiem, gdzie no, mieszkasz. No, a nuż jakiś fan będzie tutaj policjantem. Ale nie, Yu Hakusho nie było wydawane w Polsce, nie w Ameryce, więc mam luz. A, proszę, dobra, masz no barierę. No i dobra, no, fajne tematy dzisiaj byśmy dużo się rozgadaliśmy, początek trzymał bardzo dobry poziom, później troszeczkę się rozluźliśmy i każdy miał już inne zdanie, inne tematy, no ale dobra, myślę, że ten odcinek podcastu fajny możemy powód. Uważać za, tak, fajny powód, możemy uważać za zakończony i miejmy nadzieję udany, także tak jak w każdym odcinku, tak i w tym, zachęcamy was do komentowania, co wy sądzicie o tych dwóch naszych dzisiejszych tematach, a przypomnij, jakie te tematy były. Dobra, dobra, czekaj. Podejście twórców anime do widza dzisiaj i dawniej oraz polska społeczność mangi anime dzisiaj i dawniej. Jesteśmy ciekawi, bardzo, bardzo cholernie ciekawi, co wy macie do powiedzenia, czy z nami się zgadzacie, czy nie, czy no, macie ale nie swoje zdanie. A, na mnie możecie. Nie, to, że to jakiś sadysta, że lubię prawdę. Jeszcze się powieszę. W każdym razie, no, po pierwsze, czekamy na wasze opinie na temat programu, czy coś zmienić, czy coś dać, dodać, czy częściej, no częściej będziemy się starać, a po drugie, czekamy na wasze opinie na temat naszych tematów, także miejmy nadzieję. Chcecie to oglądać, albo bardziej słuchać, bo w sumie tam nie wiem, czy będziecie cokolwiek widzieć, bo nie wiem, co tam spytać. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to też pochwalcie się tym w komentarzach, prawda? No, bo to też nie wszyscy. Bo na pewno na 400 wejść średnio podcastu, myślę, że połowa przynajmniej wyłącza po 10 sekundach, bo stwierdzi, że nie ma teraz czasu tyle słuchać. Ale ja mówię, podcast to jest specjalne to wideo do słuchania, właśnie. Gracie w coś, włączcie sobie podcast. Przeglądacie internety, włączcie sobie podcast. Leżycie na łóżku, gapicie się w ścianę, włączcie sobie podcast. Pracy się robicie... do sesji, włączcie sobie podcast. Włączcie sobie podcast. A najlepsze jest to, że jeżeli, dla mnie, prawda, dla takich ludzi jak ja, jeżeli pracujecie na produkcji 8 godzin, robicie jedno, włączcie sobie podcast. Najlepiej od razu 6 wszystkich podcastów sobie włączcie i macie cały dzień z głowy. Bo chyba tyle łącznie 8 godzin trwają nasze podcasty do dzisiaj. No, chyba coś takiego. No i oczywiście także powiedzcie, czy chcecie to oglądać, bo wiecie, my lubimy to robić, jak widać po czasie, jak często zamieszczamy nasze filmiki. Oczywiście, bo wiecie, no też trzeba troszeczkę się dogadać, ten Spychu ma robotę, ja udaję, że studiuję, więc wiecie, no trzeba też się zgadać na ten temat. Powiedzcie, bo nam się to podoba, ale nie wiemy, jak to z wami jest. Jeżeli chcecie, dalej byśmy te podcasty rozwijali. Ja myślę, że będziemy dalej mimo to, ale Boże, chcecie, żebyśmy częściej wpuszczali, to dajcie znać, dajcie inicjatywę, że chcecie te filmiki częściej i my będziemy mieć większą motywację. To tak działa zawsze, prawda? True story. True story. Dokładnie. Także to wszystko, co przygotowaliśmy dla was dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Słuchajcie.